To dodawało. Ja chciałam to zobaczyć ze względu na Hugh Granta. Thank you.
porządku. Możemy już chyba się odzywać. Tak? Już tak. Można? Można się odzywać. Można się odzywać. Już jesteśmy widoczni na wizji, widzialni, słyszalni. Ja chyba w ogóle mikrofon zapomniałem wyciszyć w międzyczasie, a sobie tam gadałem. Wy też, was też było słychać. Wszystko się wydało. Cała niespodzianka poszła w cholerę. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Pięknie was dzisiaj witamy w tych wyjątkowych okolicznościach. I w wyjątkowo większym niż zazwyczaj jednoosobowym gronie. Co mogę powiedzieć? Zapowiedź widzieliście, wiecie co się dzisiaj będzie działo, wiecie z kim się dzisiaj będzie działo. Witam pięknie serdecznie wszystkich widzów na YouTubie, wszystkich widzów na Twitchu i oczywiście witam moich współtowarzyszy dzisiejszej zbrodni. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Może ja szybko zaanoncjuję, tak, ja oczywiście jestem Drwal, Drwala znacie, po coś tu jesteście, skądś tu się wzięliście na tym kanale. Ze mną oczywiście jest, no któż by inny, Dominika z kanału Czerw Fantastyczny, czyli Czerw Fantastyczny we własnej osobie i Gotri, nie wiem czy po imieniu, czy jako Gotri mówić. Możesz, tak i tak, jak ci wygodnie. Kuba z kanału Gotri, bądź Gotri z kanału Gotri. Moi drodzy. Jak widzicie, grono nie jest przypadkowe, grono jest selektywnie dobrane, jest to grono diuniarzy, którzy będą dzisiaj o diunie dywagować. Dominikę oczywiście możecie znaleźć no, na jej kanale, na kanale Czerw Fantastyczny. No i jakże miałbym czerwia nie zaprosić do dyskusji o czerwiach? No jasna cholera, no to się nie mieści tak się. No. Nie ma większego miłośnika tych stworzeń. Skąd się chyba... Tak rządzą. Kolorystycznie bardziej żółto by było i w ogóle właśnie, nie do poznania. Właśnie, no. Na Arrakis, niczym na Arrakis, w arrakijskim to jest słońcu. Zachód słońca na Arrakis. Tak jest. Okej, okay, w takim razie nie mam już żadnych uwag więcej. Stiuk z Santa Fe. Proszę Santa Fe, bardzo, jakiś zgniło-zielony wyszedł trochę bardziej niż żółty, no ale dobra. No ale to tak się chwali, że może takie rzeczy robić? Ja nie, ja muszę poprosić. Poproszę jakiś inny kolor. Ona ma od tego ludzi, słuchaj. My nie mamy. Ja mogę tylko ten, zgasić światło. O, mogę. Niebieski. Ja mogę zrobić też coś takiego. No, ale wtedy cię tak fajnie słuchawki świecą. Nie wiem, jak je wyłączyć po prostu, stąd. Moi drodzy, Dominikę pewnie znacie, bo już miałem okazję z nią rozprawiać już kiedyś o adaptacjach także, więc już jest po raz drugi tutaj u mnie na kanale. I mordować razem ze mną żelaznych ludzi. A jest, dokładnie, przy okazji werpoka gracie, gramy i no, więc swoją drogą jutro gramy, jest fajnie na kanale Karczmarza. Także Dominikę pewnie znacie, jeżeli nie znacie, no to zajrzyjcie na jej kanał koniecznie, kanał poświęcony no z całego serducha fantastyce. Ja mówię za was, to wy powinniście o sobie mówić, ale chyba mi dobrze idzie. No i Gotriego myślę, że kurka wodna, jak tu nie znać, no. No kopalnia wiedzy. Oj. Kopalnia wiedzy na temat i Władcy Pierścieni, i innych światów fantazji. I Wiedźmina. The Elder Scrolls. Mhm, ale zależy na co mam fazę. Ale nie bez powodu podałem tutaj właśnie kanał Gotri Plus, ponieważ tam Gotri zajmuje się także tematem Dune'y na swoim drugim kanale. Więc dlatego tak, słuchajcie, jak słuchacie info o Dune'ie, to też tam oczywiście zajrzyjcie. Może jeszcze bardzo coś... zapraszam. Ja chyba powiedziałam o was wszystko, co ten. Byście sami powiedzieli, więc sorry. Prawie, prawie. Dobra, prawie. O, proszę bardzo, teraz oddaję głos gościom. Książeczka jest. Jak ktoś lubi fajne historie fantastyczne, to zapraszam bardzo przygodowo i ciekawie. I no, Drwal udaje, że czyta z grzeczności, ale jeszcze to nie zaczął, ale dostał. Jeszcze nie zacząłem, ale dostałem, więc będzie czytane. Dziękuję pięknie. I w sumie tyle. Tak poza tym to wszystko powiedziałeś. Czekaj, brawo. Pokażcie ten. Słuchajcie, książka Dominiki to jest nówka, świeżynka, nazywa się... O, wy to widzicie? Muszę sobie ekran chyba przełożyć. W imię Boga się książka nazywa. Gdzie ją znaleźć, Dominika? Zapodaj link może na czacie, to tam podamy i... A już jej nie znajdziecie, to już moment. Jest limitowany egzemplarz. nie, jest na Allegro. Ja mam taki niewidzialny. Imię Boga i wtedy się łatwo znajduje. A jutro będzie premiera e-booka, więc jak ktoś woli wersję e-bookową, a nie papierową, to będzie. No proszę. To ja zaraz poproszę, żeby tu w moim imieniu ktoś wstawił i będzie link na czacie. Mhm. Na Discordzie to ja wstawię. Gotri, coś o sobie, czego ja jeszcze nie rzekłem. Może masz co ja mogę o sobie ogłoszenie powiedzieć? Parafialne. Pozdrowić chcesz kogoś? Dzisiaj...
Tak, chciałbym pozdrowić całą rodzinę, wszystkich znajomych, moich sąsiadów, którzy będą dzisiaj musieli przez znaczną część wieczora słuchać mnie przez ściany, ale myślę, że nie będą się o to gniewać. I co? Pewnie zaskoczeniem dla wielu, chociaż może i niewielu, jest pokazywanie twarzy w moim wydaniu, bo tego zazwyczaj nie robię. Ale przepraszam wszystkich, którzy się zawiedli, że myśleli, że wyglądam starzej. Nie, jest, urodę mam radiową, więc tak oto się to wszystko prezentuje. Nie mam nic na razie więcej do dodania od siebie. Konferencjer spełnił swoją rolę 10 na 10. Powiedziałbym, że się starałem, ale samo tak wyszło. Wrodzony talent. Tak jest. Słuchajcie, jeszcze do was, moi drodzy widzowie, od razu szybkie info, aby naszej tutaj dzisiejszej dyskusji nie zakłócać się od niej, nie odpływać za bardzo, to wszystkie, jakby ktoś miał gest, oczywiście wszystkie donaty są na tę chwilę niewidoczne. Pod koniec streama zobaczę, czy tam ktoś tam miał gest, to chętnie wtedy pozdrowię oczywiście, ale na streamie nie będziemy tymi powiadomieniami właśnie tego wszystkiego zagłuszać, no bo sądzę, że dzisiaj dyskusja będzie zawarta i mam nadzieję, że do północy się wyrobimy. Nie, słuchajcie, mamy ramy, w których będziemy się trzymać. To nie jest tak, że będziemy tutaj gadać o wszystkim naraz, chociaż wiadomo, jak to bywa w praniu. No, w planowaniu oraz w praniu. Pytanie do widzów jeszcze. Kreska solą tej ziemi. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze pytanie do widzów teraz. Słuchajcie, moi drodzy, czy wszyscy nas dobrze słyszycie? Bo widzicie, to chyba tak. Ale pytanie, czy nas słyszycie? Robiliśmy testy dźwięku przed streamem. Oj, tak. To były trudne testy. Były bardzo trudne testy, trzeba było liczyć. Zażarta walka trwała, nawet byliśmy zmuszeni do recytowania. Ale rozgrzaliśmy się intelektualnie dzięki temu. Tak. Testowaliśmy na wierszyku Siała Baba Mak, polecam wszystkim. Ładnie słychać, tak? Czy wszyscy są dobrze słyszalni, czy ktoś się mocno wybija, albo ktoś jest cichutko? I zamilkli. Nie zamilk. No chyba dobrze. Światło się odbija od głowy, tego nie zmienimy. To jeszcze jest naturalne piękno. Tak, no. Tak jest z włosami. Tak, zdrowe włosy się mają błyszczeć, prawda? Więc zdrowa skóra też ma się błyszczeć. Dokładnie tak. Ale dokładnie to prawda tak. Akurat, no. Ja może troszkę się, rzeczywiście, może troszkę tutaj się... Troszkę się przyciemnię i będzie tak wtedy bardziej klimatycznie będzie, no. Akurat dostałem moją kawę przyprawową, także tak. Zaczynamy. Będziesz widział przyszłość. Będziesz mógł uprzedzać. Albo nie zasniesz. Trzecią część. Albo nie zasnę. Kawa ma podwójną moc. Potem się uzależnisz, nie będziesz mógł wyjść z domu. I zaświecę się. Tak, jeżeli faktycznie miałbyś po niej dostać supermoce, widzieć przyszłość, to po co my tutaj? Byś mógł sam ze sobą dialog prowadzić. Powiem wam, co będzie w trzeciej części, Duny. Uwaga, już dostałem. Widzicie? Po to właśnie mamy tutaj wiernych i dzielnych słuchaczy. Pani jest ciszej, takie dostałem info na czacie. Także panią leciutko podłościmy. Tak, leciutko. Ale to pewnie jak będzie bardziej zażarta już dyskusja, to pewnie ona będzie głośniej, my będziemy ciszej, ponieważ będziesz słuchaczkiem przesuwał w dół. Lepiej będzie się wybijać na tle naszego burczybasu. No. Słuchajcie, jeszcze szybki anons. Szybki anons jeszcze zanim zaczniemy. Jeżeli... Oczywiście chyba nie muszę mówić, że tu będą spoilery, no bo będziemy bezpośrednio brać to, co jest właśnie w książce i będziemy właśnie na bazie tego... Jak to? Nie przeprzedziłeś, że spoilery będą! Oczywiście, że spoilery będą, będziemy właśnie się przyglądać, porównywać sobie różne rzeczy na bazie tego, co rzecz jasna było w książce, a raczej w książkach. Ponieważ jak dobrze wiecie, no książek jest sporo, tak? Jest tutaj, ja... Wszystko ustawione jest tak, jak ostatnio ustawiłem 2 tygodnie temu. Nie ruszałem, zakurzyłem się już trochę. Także jest pięknie, ładnie. Uwaga, jeżeli ktoś jeszcze książek nie czytał, to dostałem info od właśnie wydawnictwa, dom wydawniczy Rebis. Mają teraz w pakietach zwłaszcza fajne ceny na właśnie Dune. Link do tego, gdzie znaleźć książki Dune, a polecam każdemu. No chyba warto, kurczę. Nie? Gdzie te Dune znaleźć? To wam zamieszczam tutaj na czacie. Gdzieś ty był. Co to mogłeś powiedzieć, żeby przeczytać książki, nie? Kurka, wodna cholera, nie uprzedziłem, przepraszam bardzo. Jako jedyny przychodzisz przygotowany i teraz my wyjdziemy. No tak zawsze. Ostatnio jak nagrywaliśmy razem odcinek, to powiedział mi, ale nie przygotowujemy się, no nie? I potem powiedział, no ja to myślałem cały wieczór, co chcę powiedzieć. Wiesz co, robiłem research cały wieczór. O, przepraszam, tu zobacz, mała... A to jest to, co ci powiedział, a to, co robił, to mogła być jeszcze
inna rzecz, bo tam od tygodnia mogły być strony wertowane, jedna poza drugą. Poczekajcie. Stosy notatek gdzieś dookoła. Link się mnie zepsuł, już linka wam naprawiam, bo widzę, że coś popsułem w nim. Ujujuj. Nie, dobrze. Zepsuty link może prowadzić w różne miejsca w internecie. Nie, to dobra, wiecie co, to ja po prostu dam wam link do strony wydawnictwa rebis.pl. I se szukajcie. I se szukajcie w pakietach. Będzie długa zwłaszcza rozmowa, jest teraz... czas, żeby szukać. Dokładnie. A, Twitch nie lubi przecinków. No dobrze, rozumiem. To Twitch się z przecinkiem się pokłócił, nie? Także tak, no, polecam kobyłka, ale jest warto. Kto jeszcze nie czytał, audiobooki też są fajne. Nie wiem, czy słyszeliście audiobooka. Bardzo. Tak, ale w wykonaniu pana Gosztyły to jest totalne złoto. No. Ale on cokolwiek by czytał, to ja po prostu siedzę i się rozpływam. On by mi mógł instrukcję, nie wiem, jak pranie robić, czytać i ja bym siedział i to jest najbardziej emocjonująca rzecz w życiu. Część ja robił audiobooków. Zaczęłam słuchać, ale potem stwierdziłam, że nie zdążę przed dzisiejszym live'em, więc przerzuciłam się na czytanie z powrotem, więc może następną część sobie posłucham. Audiobooki Dudu w ogóle miały szczęście, bo część nagrał Gosztyła, a część nagrał Miłogostreczek. Więc jest dwóch świetnych lektorów po prostu, którzy robią mega, mega dobry klimat. Tylko właśnie problem jest taki, że jak ktoś będzie słuchał, żeby nie robił tego w nocy, w łóżku, przed spaniem jakkolwiek, bo pan Gosztyła ma też taką manierę, znaczy ja to lubię, że on tak przeciąga czasem słowa, w takie mruczenie to wchodzi czasem i jak mówił tam Gomdżabar i tak przeciągał, tak. To ja tak po prostu mi się oczy tak, o Gomdżabar. Ej, ale... Szczerze przyznam, że dopiero po obsłuchaniu audiobooka kilka rzeczy wiedziałem, jak się wymawia. Tak. Ale spokojnie, i tak znajdzie się ktoś, kto ci powie, że ty się mylisz, pan Gosztyła, wszyscy się mylą. Oczywiście, że wszyscy się mylą. Ja już mówiłam, że się Chani wymawia jako Hani. No jest napisane Hani, no tak czy nie? Jest napisane, jest przez CH, no to jak to inaczej wymawia? No właśnie. No, no Hania, to jest Hania. No i jest, Hania i Paweł, no. To jest Hanka. Paweł Atrydowski. Atrydeusz. I Liz and Al Gabe. I Jessica przez G. I Jessica, tak Jessica. Dobry wieczór. Włodzimierz Harkonnen. Tak, Włodzimierz. O, Włodzimierz to jest dobry. Daję to, Wladimir może dostać, słuchajcie. Jeszcze jeden szybki anons, jeżeli ktoś w ogóle się w Dune wkręci, to dostałem, no to się pochwalę i oczywiście polecę. Jest jeszcze RPG i na tym RPG zresztą gramy z Dominiką w tym momencie, tylko że my gramy w Grę o Tron na tym systemie. Dlatego ci tak dobrze idzie, bo masz podręcznik. Tak, no a myślisz, słuchaj, ja się nie lubię z PDF-ami, ja muszę mieć wszystko fizycznie. I dostałem od wydawnictwa Alice Games właśnie PDF-ki i też mają teraz do końca marca promocję na... No i zepsułem. Do końca marca mają też promocję na wszystko, więc także każdemu polecam. Tutaj macie link. Proszę was bardzo, znajdźcie sobie wszyscy zainteresowani. Moi drodzy, więcej będzie o tym w moim kolejnym materiale od junia. A teraz, moi drodzy, co? No chyba przejdziemy do dyskusji. Ja chyba muzyczkę tylko wyłączę, bo muzyczka nam przygrywa. Moi drodzy, czy muzyczka przeszkadza w tle, bo ona tak sobie przygrywa ten flecik. Fiu, fiu, fiu. Wy tego nie słyszycie, ale to ja słyszę. Gothic 3, Warrant Team. Gothic 3, o, to jest dobre. A tak trochę mi tak to pasuje. Nie przeszkadza muzyczka. Dobrze. No to elegancko. Elegancko, słuchajcie. No to co? No to chyba zaczynamy, moi drodzy, tak? Zaczynamy. Może zacznijmy tak. Zanim może powiemy w ogóle będziemy rozbierać fabułkę na części i mówić, co nam się tam podobało, czy co nam się nie podobało, to może po prostu takie nasze szybkie wrażenia, dosłownie dwa zdania na temat tego, jak nam się podobał film i jak nam się podobało to, co zrobiono z historią, okej? Okay? Zgasło? Oj, przepraszam. Ojejku, nie mogę was zwijać. Nie mogę was zwijać, bo wtedy gaśniecie na streamie. O nie, nie. Okay. Życiowo, strasznie życiowo. Ty potrafisz zgasić człowieka. A, no właśnie, to czekajcie, dobra, zgaszę was jeszcze raz i już was nie gaszę więcej. Twoje idź. Pytanie nas po prostu zabiło. Idź i nie gaś więcej. Dobrze, w porządeczku. Już jest okej. Okay. Już widać wszystko pięknie, ładnie? U mnie, ja widzę, podgląd mam na stream, na razie jest okej. Okay. Który z Grywus zgasił światło? W porządeczku. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, to może tak w dwóch zdaniach najpierw, jak nam się podobał film jako film i jak nam się podobał film jako adaptacja.
i będziemy na tym później budować. Ja lubię zawsze wychodzić naprzód z wnioskiem, który jest przecież w sumie trochę tezą. Więc może zacznijmy, tak? Głos oddaję wam. Może no, jak jesteśmy dżentelmenami, przynajmniej, oczywiście. Przynajmniej na wizji się staramy. Dominika, może proszę cię najpierw. Dobrze, dziękuję w takim razie za głos. Teraz go nikomu nie oddam. Nie, żartuję oczywiście. Film. Film jako film był bardzo dobry. I ja myślę, że jakby nikt nie ma co do tego wątpliwości. Był super nakręcony, był wizualnie przepiękny. Muzyka, co prawda mniej niż w pierwszej części, ale jak zawsze była bardzo fajna. I to, co mówiliśmy sobie tutaj przed rozpoczęciem streama z Gotrim, że no film trwa te 3 godziny, prawda? Ale ja tego w ogóle w kinie nie odczułam. Ja tam po prostu siedziałam, chłonęłam tą historię i potem wyszłam i zorientowałam się po tym, bo ja rzadko sprawdzam, ile film trwa wcześniej, zorientowałam się po tym, że jak sprawdziłam, czy mi się bilet parkingowy już nie przeterminował, to się okazało, że się przeterminował, prawda? Bo tak długo siedziałam w kinie. Czy były jakieś reperkusje z tej strony? Musiałam dopłacić jakieś za 2 złote czy coś w tym stylu, bo tam chyba bilet był na dwie godziny, bo tam kino przedłużało jeszcze, ale jakoś mimo to i tak się tam minimalnie ten czas został przekroczony. Więc jeśli jesteśmy w tym kinie i taki czas nam się nie dłuży, to znaczy, że film był dobry. W przeciwieństwie do pana Kleksa, który był znacznie krótszy, a który już w połowie zaczął mi się tak dłużyć, że zerkałam na zegarek i czekałam, aż się skończy. Natomiast jeśli chodzi o to, jaką jest adaptacją, no to ja osobiście nie byłam zachwycona, ponieważ wzięto tą historię i było takich parę, powiedziałabym, że przesunięto punkty nacisku na trochę inne rzeczy niż są w książce, co komuś może się podobać i wtedy będzie całkowicie zachwycony tym filmem. Ja nie jestem wielką fanką rozwiązań, które wprowadzono, co to było i tak dalej, no to będziemy sobie prawdopodobnie za chwilę dokładniej omawiać. Więc już nie przedłużam moich wstępnych wrażeń, oddaję głos dalej. Który z panów ma ochotę. To może lećmy tak, słuchajcie, od góry do dołu. Od góry do dołu, a czyli ty na końcu, dobrze, no dobrze. To ja powiem ze swojej strony tak, ja jestem ogromnym fanem filmów, w których większy nacisk się kładzie na kręcenie bardziej, bym powiedział, praktyczne, a mniej takiego chamskiego CGI, więc mnie już można skraść dobrym obrazkiem. I to fabuła może być troszeczkę gorsza, ale obrazek może już mnie skraść. No wiem, że tak nie jest to zbyt może dobre podejście do filmów, ale już tak mam. Nie, oczywiście nie można mówić, że jest dobre albo niedobre. Każdy ma swoje i ma mu odpowiadać. Ja się tylko śmieję, ponieważ dla mnie fabuła jest najważniejsza. Ale nie oszukujmy się, że przy właśnie sci-fi, przy fantazji i w ogóle fantastyce jako takiej, jeżeli już adaptujemy jako film, no to tu, no właśnie to jest ten gatunek. Cała fantastyka jest tym takim gatunkiem, gdzie te wizualia jednak powinny być. Chyba, że to naprawdę jest jakiś taki film, gdzie nie ma jakiś tam właśnie czegoś, co trzeba by pokazać efektami, ale jeżeli już mamy ogromnego czerwia, który musi ci wyskoczyć z piasku, no to ten czerw musi wyglądać, prawda? No. Tak, bo tutaj mamy ten świat fikcyjny, który został przez kogoś wymyślony i zbudowany i jeżeli on jest ukazany w taki sposób naprawdę przekonujący, realistyczny bym powiedział, to wtedy ja bardziej jestem w stanie to kupić. A jeżeli widzę na ekranie tandetę, plastikowość i efekty z filmu tam, nie wiem, Anaconda z 2000 któregoś, no to no już tak po prostu na końcu języka miałem to. Rings of Power, ale... chociaż tam były ładne widoki. Tak, nie, ale widoki, ale już zbliżenia kostiumy, no to kompletnie, kompletnie nie. I faktycznie, tak jak Dominika powiedziałaś, te 3 godziny w kinie, ja jeszcze sobie miałem tę wygodę, że miałem rozkładane fotele wygodne i można było się po prostu położyć i chłonąć, one mijają jak z bicza strzelił. Tak jak mówisz, wychodzi się z kina i się nie wie, że to się film się skończył. Potrzebna jest chwila, żeby to do nas to dotarło. Ale jedną z takich śmieszniejszych rzeczy dla mnie było, to w sumie to się potem też w memach pojawiało, że film we mnie uruchomił taką traumę odnośnie nocy spędzonych na graniu w CS-a. Bo jak się pojawiały nagle sceny na pustyni, jak ta biel, ta jasność walnęła po oczach, to trzeba było tak z przymrużeniem spoglądać na ekran i się powoli przyzwyczajać. Jeżeli chodzi, znaczy od strony tak kinowej,
Świetnie. No nie mam jakby za bardzo uwag. Tutaj zostałem kupiony w pełni. Jeżeli chodzi o adaptację, no to zastanawiałem się długo nad niektórymi rzeczami i próbowałem z dwóch stron jakby to ugryźć. I rozumiem, na czym polegają pewne zmiany, a niektórych nie rozumiem. I wydają mi się one stanowić pewne zagrożenie do kontynuacji. Ale o tym też oczywiście porozmawiamy sobie później, bo to już ode mnie na ten moment koniec. Rozdrapiemy tę radę zaraz. Ja może krótko, bo ja już i tak tą recenzję nagrywałem. Kto widział, ten widział. I tak recenzję uciąłem rzeźniczo niemalże do tego, co jaka miała być pierwotnie. Więc powiem teraz bardzo krótko. To świetny film. Ale średnia adaptacja, ale świetny film. Tak bym to... Mogę się podpisać pod tym. Krótko powiedział, właśnie, nie? No ale właśnie zaraz będziemy się tutaj nad tym wszystkim... będziemy to rozbierać na części. Słuchajcie, jeszcze właśnie zanim do tego dojdziemy, bo tu już napoczęliśmy właśnie tę kwestię wizualiów. I bardzo bym chciał tutaj właśnie zwrócić uwagę na to, bo o tym się rzadko kiedy mówi, że wizualia... I to jak świat, bo mówimy przecież o gatunku, o fantastyce, tak? Czy to jest fantasy, czy to jest sci-fi, czy to jest cyberpunk, to nie ma mniejsze znaczenie. Chodzi o to, że to jest fantastyka jest czymś takim, gdzie my musimy wejść w ten świat, no bo to jest fantastyka, to jest obcy świat, mniej lub bardziej, no w przypadku wielkich czerwów z pustyni, czy takiego Wiedźmina, czy innego Tolkiena, no to są obce światy, musimy w nie wejść. Film musi nam pozwolić wejść w te światy. Dlatego te wizualia są bardzo ważne. To jak świat przedstawiony jest oddany na ekranie, to jest moim zdaniem bardzo ważne też. I mało się na to patrzy. Znaczy, wiadomo, coś wygląda albo nie wygląda, nie? No, prosta sprawa. Ale jeżeli szukamy właśnie zgodności z oryginałem, to też powinniśmy patrzeć na to, czy ten świat przedstawiony został oddany tak, że jakbyśmy to widzieli oczami, każdy myśl, no dobra, może nie każdy, ale pewnie wielu z was czytając książki, widzi oczyma wyobraźni. Tak, tak. Czy to, co pokazują nam na ekranie, jest właśnie takim spojrzeniem oczyma wyobraźni na ten świat z książek? I myślę, że to się udało. Jeżeli już, zanim przejdziemy do treści, do fabularnej części, to myślę, że ta część właśnie, to oddanie tego świata, ona się udała jak najbardziej. Wizualnie. Tak, ja się zgadzam. Nie miałam ani razu czegoś takiego, żeby coś wybiło mnie z imersji pod tym kątem, że oglądam, mam takie chwila, moment, o co chodzi. Jedyne, co mnie przez moment zatrzymało, ale domyśliłam się, o co chodzi, to był ten moment, jak pojawiamy się jako widzowie na, jak się planeta nazywa, Jedi Prime? Tej planecie Harkonnenów, nie? I tam nagle wszystko było czarno-białe. Ale tutaj właśnie ktoś mi zwrócił uwagę. W zasadzie w podczerwieni, prawda? To ktoś mi zwrócił uwagę właśnie. I to rzeczywiście na tej arenie było wszystko czarno-białe, a jak już byli wewnątrz budynków, to już nie. Czyli ta arena po prostu musiała być tak zrobiona. Znaczy, to jest, to ma inne swoje... Ale to miało sens i można się tego było domyślić, więc to też było zrobione dobrze, prawda? To miało sens taki, jak się zagłębiłem w to, że słońce, wokół tam którego coś krąży takiego, ta planeta, tak, świeci takim specyficznym światłem, które właśnie sprawia, że wszystko tak wygląda, nie? I genialny, po prostu fajnie, że zrobili to w sposób, nie że w postprodukcji zmieniali kolory, tylko faktycznie zmienili, dostosowali kamery do tego, żeby móc, tak jak powiedziałeś, kręcić w podczerwieni, żeby to wyglądało jeszcze bardziej realistycznie. A tak robili? Strasznie. Ja myślałem, że po prostu włączyli tę saturację na zero i... To nie wiedziałem. No. Nie wiem, jakie tam były kamery dokładnie, czy właśnie... Wiedzę mam akurat, już trochę mi szwankuje na temat, że jakieś tam Arri, czy Redy, czy cokolwiek, ale specjalne, tak. Tak. I mieli po prostu przebudowane obiektywy tak, żeby można było kręcić w podczerwieni. I tam potem im niby trudność sprawiały, jak była ta arena, ci matadorzy, którzy stali dookoła, bo oni byli zbyt ciemni. I po prostu ich nie było widać, czy coś takiego. No, różne takie ciekawostki właśnie. Ale też ja lubię to takie było rzeczy. Fajnie wprowadzone, bo ja na to zwróciłam uwagę i to mi pomogło jakby w kinie wydedukować, o co chodzi, bo oni tam na samym początku, jak była ta arena, powiedzieli coś tam, witamy was na tej, nie wiem, gali pod czarnym słońcem Jedi Prime, tak, no nie? Tak. I to czarne słońce było tą sugestią, że dlatego wszystko jest, powiedzmy, czarno-białe, no w tej podczerwieni, prawda? Tu ogółem... Więc to było fajne. To Harkonnenowie są w ogóle takim fajnym przykładem, że
oni nie do końca są książkowo pokazani, ale widać było, że pokazując ich, stara się podkreślić to, jacy oni są. I oni są w tym bardzo, bardzo konsekwentni. Bardzo konsekwentnie tą wizję zrealizowali, tak? Także no, nawet wyboczyłem to, że Baron nie jest rudy, tylko jest łysy. Fade Rauta w ogóle, on w książce miał ciemne włosy. Myślałem, że też był rudy, ale dlatego, że tego Stinga pamiętałem cały czas jeszcze. Zawsze widziałem Stinga. Tak, tak. Ale muszę przyznać, że taki zabieg estetyczny oczywiście no, robił wizualnie robotę. Nawet, także widzicie, nawet jeżeli coś się trochę różni od tego, co było w książkach, jeżeli coś jest robione konsekwentnie i ze smakiem, no to rzeczywiście fajnie to, efekt jest końcowy, naprawdę jest w porządku. Tutaj bym właśnie tak zwrócił uwagę a propos właśnie wizualiów, że na przestrzeni obydwu filmów, moim zdaniem, zobaczcie, jak jest świetnie oddany kontrast każdego ze światów właśnie, i przez tak, to postaci z tych światów. Jak przejdziemy na Caladan, tą rodzinną planetę Atrydów, mamy coś, co jest bliższe bardziej naszym sercom, no bo jest woda i są drzewa i inne tego typu rzeczy, ale jest bardziej zielono. Jakby łączysz miejsce z ludźmi, idziesz na Arrakis, masz piaski pustyni, po prostu wszędzie zalewa cię żółć, światło oślepiające oczy i potem na planetę Harkonnenów, która jest zupełnie innym wymiarem i jakby też pokazuje inną, że tu mieszkają osoby o odmiennej kompletnie naturze, tego jeszcze tak, nie spotkałeś. Tak, właśnie też chciałem na to zwrócić uwagę, że to miało taki sens, żeby pokazać, że oni się różnią dosłownie wszystkim, różni mieszkańcy różnych planet, różne rody, i w swoim podejściu, i w swoim wyglądzie, i żeby... No i w sumie to działa. Nawet jeżeli ktoś właśnie nie ogarniał zupełnie książki, to myślę, że nie wiem jak po pierwszej części, ale po drugiej części na pewno wie, aha, ci bladzi i łysi to źli, a ci na pustyni to dobrzy. Więc myślę, że to... Ale to też jest ważne dla widza, bo na przykład jeżeli przechodzisz z perspektywy, gdzie kompletnie nie miałeś wcześniej styczności z tym światem, a wizualnie potrafisz sobie, choć nie zapamiętasz może imion, bo one też nie są jakieś specjalnie łatwe, nie zapamiętasz jakichś nazw, ale wizualnie jesteś w stanie odróżnić, którzy są którzy. Tak, tak. Myślę, że to chyba też o to chodziło. Zresztą zauważcie nawet, jak te tam niektóre te kostiumy wyglądały zupełnie inaczej, tak? Już na Arrakis, tak? Jak ci Harkonnenowie się ubierali w te swoje takie te skafandry, tak? Swoją drogą, nie wiem, czy wychwyciliście, kto widział wersję Lyncha, ja myślę, że to był ukłon w stronę wersji Lyncha, bo te skafandry Harkonnenów były prawie identyczne jak kostiumy Sardaukarów z wersji Lyncha, więc mówię, tu się mam, nie? No. Sardaukarzy w ogóle też swoją drogą bardzo fajnie byli pokazani w pierwszej części, bo uwaga, dzisiaj będziemy też omawiać Dune całościowo. Skupimy się na części drugiej, ale z oczywistych względów też będziemy wracać do części pierwszej. Tym bardziej, że no to jest tak naprawdę jedno dzieło i będzie stanowić jedną całość łącznie z częścią trzecią, tak? Także myślę, że ten temat wizualiów sobie teraz zamkniemy, ale myślę, że chyba wszyscy się zgodzimy, że no wizualia... Z wizualiów to nie chcę was rozpraszać, ale to moja kamera coś mi tutaj... Bo ja się zastanawiałem, no czy to, wiesz co, ty się na... Tak ty rozumiem, że na GD Prime właśnie się teraz chcesz... tak. Słuchaj, jeżeli ktoś musisz... Ktoś próbuje mnie przejąć. Hakują cię. Tak. Jeżeli musisz, to możesz wyłączyć sobie, załącz ją sobie ewentualnie, wiesz? Disable, mam nadzieję, że nie wywali nic, nie? Dobra, jakby co, będziemy cię słyszeć. Poczekaj sekundka, zrobimy najpierw tak, mniej inwazyjnie. Te inne wersje przyszłości, przez tą kawę je widzimy. Bo boję się, że jak odłączę kabelek od kamery, to jak mnie wyrzuci, chociaż nie powinno. Spróbuj docisnąć najpierw, może nie styka. O, dotknąłem kabel i kamerę wywaliło samą. Kontynuujcie sobie rozmowę, ja tutaj... W porządku. Słuchajcie, to mi się Fremeni super podobali. Fremeni byli bardzo wizualnie świetni po prostu w tych filtrakach, w tych dżubach, powiewających płaszczach. Tak, Fremeni naprawdę, no widać było, że mają ten vibe taki arabski. No bo Fremeni, no ja wiem, że to jest świat science fiction, ja wiem, że to jest jakaś daleka super przyszłość. Dziesiątki, setki tysięcy lat do przodu. Ale no, chyba wszyscy czytając Dune, jak czytali Fremeni, widzieli, kosmiczni Arabi, nie? Trochę tak. I oni rzeczywiście dla mnie wszyscy wyglądali jak właśnie taki przekrój przez wyznawców islamu, tak? Z Azji Mniejszej. I rzeczywiście to działało, tak? Działało.
Chociaż... Nie. Było fajne, bo był taki element, który znamy z naszego świata. Ktoś mógłby się, powiedzmy... Zapomniałem słowa. Jeżeli ktoś, powiedzmy, jest z tej kultury arabskiej, to mógł się poczuć, nie wiem, reprezentowany. jakby... Okej, okay. Miałem jakąś myśl w głowie, ale jednocześnie naprawianie kamery i wyrażanie jej nie jest dobrym pomysłem. W porządku, w porządku. U nas cały czas jesteś tak śmiesznie zlagowany. W takim śmiesznym... Wiem. W takim śmiesznym ruchu, nie? Także jakby co powiemy, że bardzo szybko się poruszasz przed kamerą i dlatego nie widzimy, tak, jak się poruszasz. Okej. Co tam jeszcze, słuchajcie, tak nie chcę, żeby Gotry się skupiał na kamerze, także spokojnie, poczekamy, nie ma problemu. Z tym, co tam dalej będziemy robić, także no tak, wizualia. Ja sobie muszę koniecznie dorwać z wizualiów. Taki album widziałem jest właśnie, gdzie są różne rysunki, różne właśnie ryciny, projekty tego, jak oni to robili, bo też pamiętajcie, że no, tu mieliśmy i kostiumy oczywiście, i ten cały kształt bohaterów, ale też te pojazdy na przykład, jak to pokazano fajnie. No, samo pojazdy, to... też te wnętrza, stroje. Tak. Tak, tego też nie, no akurat wnętrz nie było dużo niestety. Ja w ogóle bardzo żałuję, że nie pokazali więcej tej siczy Tabr. Miałem to samo. I tu, to jest jeden z tych elementów, co miałem na liście później, żeby to właśnie powiedzieć, co tam chcielibyśmy zobaczyć, bo tego wątku w ogóle nie było, to jako wątek fabularny tego nie było i to jest też to, czego mi bardzo brakowało, ja chciałem zobaczyć właśnie jak ci, ja jak czytałem to widziałem właśnie oczyma wyobraźni tą sicz, jako taką wielką grotę, zaadaptowaną jako małe miasteczko. Takie miasteczko trochę właśnie z Arabii wzięte. Tam ludzie właśnie chodzący, tam kolorowe dywany. Tego było dużo opisane w książkach i rzeczywiście tak to widziałem. A tu tego nie było i byłem taki... To był jeden z kilku momentów... Jeszcze tylko skończę. Jeden z kilku momentów, kiedy właśnie podczas seansu, tak jak byłem zachwycony seansem, fabularnie oczywiście, no wiadomo, różne myśli były, ale jeżeli chodzi o to, co widziałem na ekranie jako wizualię, to był jeden z tych momentów, kiedy było takie, gdzie jest sicz? Nie ma. Mi się też, ja też żałuję, że tego nie było, bo w książce to było takie strasznie fajne połączenie, że z jednej strony jest właśnie ta grota, taka surowa i taka pierwotna w pewnym sensie ciała. Lisan al-Gaib. Okej. Przepraszam, że przerwałem. Że była ta surowa, pierwotna grota, prawda, te poduszki i tak dalej, ale równocześnie tam się działy bardzo zaawansowane technicznie rzeczy, tam produkcje tych wszystkich urządzeń. Tak, oni tam pracowali materiały. Normalnie, wytwarzali przedmioty, gotowali, no nie uprawiali roli, ale... Metropolia, całe życie, nie? Cywilizacja tak, cała. Tak, to nie było tak, że ci idą wojować, a reszta siedzi i zbija bąki, nie? Tam były kobiety, byli dzieci, starcy, oni tam żyli. No. A w filmie... Myślałem, że coś jeszcze przerwałem, nie? No, a w filmie był to taki korytarzyk, oni weszli do korytarzyka, ja myślę, okej, może zaraz przejdę dalej, a tu nie. Nie, bo ja na przykład mam cały czas w głowie te wielkie zbiorniki podwodne. Mhm. Bo one rodziły w mojej głowie wiele pytań. Zacząłem sobie tak po prostu wyobrazić, czy na pewno nikt nigdy nie odważył się chociaż tam palca zamoczyć? Albo czy tamten piach z góry, z sufitu nie spadał? W sensie... To wiem, że to dziwne, ale w całej tej przedstawieniu właśnie tej siczy to na mnie zrobiło największe wrażenie, że mają pod ziemią wodę. Wyglądają sobie jak basen olimpijski. To było tak wydrążone w taki ten, nie? Taki basenik trochę. Ja też to widziałem inaczej, oczyma wyobraźni, jako tak po prostu grotę pełną wody. Tam wlewali wodę i ona była głęboko i była ukryta. Bo to w sumie tak było, z tego co pamiętam w książce. Mm-hmm. To były specjalne miejsca, gdzie ta woda była skodowana. To nie było tak, że schodzimy schodami w dół do piwnicy, tam mam wodę. Ona teraz, ja tak nie do końca teraz ten wątek kojarzę, ale ona była zbierana w celu. Tak. Jak, czy to było właśnie, że jak przyjdzie Muad'Dib, to... Wiesz co, to był jeden z tych wątków wyciętych niestety. Jakby, w sensie ten wątek się pojawił w filmie, ale oni go trochę wycięli na zasadzie... On był powiązany z pewną postacią, która była w pierwszej części. On był powiązany właśnie przecież z tym, z Lietem Kainsem. To był jego pomysł, bądź jego ojca, do końca nie pamiętam. Chyba jego, bo jego ojciec był plantologiem, on był plantologiem i wiedział, że ej, zbierajcie tę wodę,
ona się przyda, nie? No, tam miała docelowo chyba służyć do tego, żeby tą planetę zazielenić, prawda? Tylko, mm-hmm. że potrzebowali jeszcze jej dużo więcej. Oni ją latami zbierali całymi już, nie? I teraz się właśnie zastanawiam, czy to nie był cały taki jakby wielki plan, że oni zbierają tę wodę, potem przyjdzie, przyjdzie Lisan Al-Gaib i oni będą wiedzieć, że to jest ten znak, że okej, odnawiamy planetę, bo przecież on ich miał do raju doprowadzić. Tak. Sprowadzić raj. Tak, to było to właśnie ta przepowiednia, że to on miał jakby... Czekajcie na niego i on wam powie, co dalej, nie? I on wam powie, co z tą wodą zrobić. To wielki ogrodnik świata. Nie, oni tam mieli te tam... To akurat było właśnie... Z jednej strony pokazali to, co ci Fremeni robią na zewnątrz. I to mi się podobało. Że właśnie pokazali... I to jest ta wartość dodana, której w książce rzeczywiście tego było mało. No, na zasadzie, że było opisane, że oni walczyli, ale nie było takich szczegółów. Tu widzieliśmy fajne te ataki właśnie na te... Na tą zbieraczkę, tak? Tam ta Chani go tam uczyła, jak tam te wiatrołapy działają i różne urządzenia. I to rzeczywiście to było fajnie zrobione, tak? Że to tak było nawet więcej, niż bym się spodziewał zobaczyć w filmie. Także ten element wojskowy fajny pokazany był u Fremenów. I wtedy łatwiej też jest to, co mówiliśmy wcześniej, łatwiej widzowi jest kupić świat. Tak. Bo on ma jakieś realistyczne zasady. Wojskowy i ten przetrwaniowy, bo oni przecież tam obozy zakładali, w najmłodszy się dzieli, tak? Były też te sceny pokonane, mm-hmm. także tak, rzeczywiście. No my widzieliśmy, że rzeczywiście ci Fremeni tam sobie chodzą. Że to nie jest tak, że oni, że wszyscy mówią, że ta pustynia jest taka straszna, pustynia cię zje, tak. I że chodzą sobie po tej pustyni i właściwie są nieśmiertelni, jak inni bohaterowie w innych produkcjach, że właściwie ich pojawiają się kiedy trzeba i znikają kiedy trzeba. Tak, że po prostu tam każda minuta to była walka o przetrwanie. Mhm. Ale jeśli chodzi o aspekt militarny, to mi szczerze mówiąc brakowało strasznie układania planów. Zwłaszcza, że to był ważny element tego, że Paul, prawda, zdobywał zaufanie Fremenów i im imponował, bo on częściowo też dzięki temu, że mógł przewidywać tą przyszłość na początku w ograniczony sposób, tak, potem tak. trochę bardziej, no to on układał te plany, no nie? I potem te plany się sprawdzały. Tak. No a tutaj trochę było tak, że jakby strasznie tego nie pokazywali, że oni tam byli sobie na tej pustyni, a potem nagle atakowali, wygrywali i nie było ani wstępu do tego, ani takiej puenty, że to właśnie dzięki niemu. W ogóle łatwo im szło bardzo, te walki im łatwo szły dosyć, same bardzo łatwo radzili z tymi Harkonnenami i to też było takie, no to ja wiem, że oni są super fajni, Fremeni mocni, ale rzeczywiście trochę łatwo im to szło, ale tak, ten wątek był, że no to ten dar, który miał Paul, znaczy ta moc, który miał Paul, jak już ją odblokował sobie, no to rzeczywiście było, pamiętam, że oni... To już nawet po tym przywódcy czasowym, tak? Co w książkach było coś takiego, że oni mówili, że twój plan się sprawdził właśnie, tutaj to zniszczyliśmy, tamto. I dlatego oni tak zaszli za skórę Harkonnenom, ponieważ Paul przez to swoje widzenie, dzięki temu, doskonale umiał planować, gdzie uderzyć, jak uderzyć. I właśnie w momencie, gdzie on tą moc zyskał, oni wcześniej sobie jakoś radzili z Harkonnenami, ale nie tak, żeby to było jakieś poważne. Z jakiegoś powodu Harkonnani trzymali planetę w ucisku. Z jakiegoś powodu Fremeni nie byli w stanie powstać przeciwko nim. Nie byli w stanie, no oczywiście się zorganizować, ale nie byli w stanie stawić im takiego oporu, żeby to było dla nich aż tak dotkliwe. Dopiero gdy pojawił się właśnie Paul i odblokował ten swój dar, to wtedy naprawdę zaczęło się robić poważnie. Tak wtedy mówią, no kurde, no ci Fremeni coś, ten Muad'Dib, kurde, w całej galaktyce o nim później już było słychać, tak? Więc tak, tego wątku brakowało. To był chyba ten moment właśnie, gdzie on w ogóle tą wodę wypił w filmie. Strasznie przyspieszyli wtedy. Taki speed wtedy nabrał film. Ja usłyszałem taki zarzut właśnie odnośnie filmu od znajomego, że to było bardziej na początku jednak, a 3 godziny filmu, no to początek to tam może w 40 minucie, nie pamiętam teraz dokładnie, kiedy wysyłają Paula na pustynię, bo on musi pokazać im, że sobie poradzi. I przetrwać tą noc chyba na pustyni, nie? Coś takiego. Tak. I właśnie mi znajomy powiedział, że spodziewał się czegoś więcej, bo nagle wysyłają Paula na pustynię, on gdzieś tam idzie i za chwilę to już w sumie są sekwencje, gdzie zaczynają się walki i się zastanawia, a to kiedy? Kiedy on to zrobił? I let's go na czerwie, panowie! Tak. No brakowało trochę takiej integracji Paula z tym plemieniem Fremenów. Ja w ogóle strasznie lubię w filmach sekwencje takie nauki. Tak jak mieliśmy w Mulan, nie jest tam ta piosenka, gdzie oni wszyscy ćwiczą i się stają coraz lepsi. A tutaj trochę było tak, że przyjęli go do plemienia, a potem cyk już właśnie. Tak. Były te sceny, jak tam właśnie ta Chani go uczyła tych rzeczy, chociaż w sumie to troszkę zabrali tu Sligarowi rolę, bo to on go powinien tak
uczyć, jak być Fremenem tak naprawdę. Znaczy, on się uczył wszystkich Fremenów, jak być Fremenem, ale Stilgar był takim jego, tym takim mentorem właśnie, jak na tej pustyni się ogarnąć. Z tego, co kojarzę właśnie po książkach. Tutaj też zrobiła Chani. Nie byłem w stanie to zrozumieć, ponieważ no, musieli jakoś ten romans zainicjować między nimi. A jako, że wycięli właśnie ten wątek w siczy, to duży fragment tego, co tam się działo, to też wycięli właśnie. Także no. Tylko właśnie ten... To, jak rozwinęli bardziej te ich relacje, to moim zdaniem zapoczątkowało też tymi późniejszymi dużymi zmianami co do Chani, bo ja bym sobie tak sobie w mojej głowie zaszła myśl, że ona ze Stilgarem się momentami w pewnych miejscach zamieniają. Tak troszeczkę. No to zwłaszcza tak, im dalej w las. W ale to tak dojdziemy do tego. Tak, znaczy to w ogóle to ten wątek duży. To będzie taki punkt taki kumulacyjny, bo to jest największa zmiana chyba. Wszyscy się zgodzimy, zmiana w Chani i tego, co tam się działo, to jest chyba największa zmiana i zakończenie. No i tak, no tak, bo i odbiór samego pola przez ten wątek może być inny dla odbiorcy, więc no główny bohater, no to no, musi być ważne. Tu taką fajną też uwagę mam, ale to właśnie powiem przy tym temacie. Moi drodzy, może tak, ja tu taki ten roadmap zrobiłem, taki mały planik, to może też postaramy się tego trzymać. I do tego, sobie sięgniemy. Słuchajcie, to może tak, żeby nadać tej dyskusji takie jakby bardziej wyznaczone tory, może najpierw sobie powiedzmy, jakie nam się najbardziej podobały motywy bądź sceny, które były w książkach i które pokazano w filmie. W sensie te, które były w książkach i znalazły się w filmie, bo wiadomo, że część, dużej części nie ma. Wiadomo, do tego też trochę to omówiliśmy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ten film to trochę takie streszczenie książki niż książka, tak? Takie bardziej adaptacja streszczenia niż adaptacja książki. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, tak? Bo to od multum tych rzeczy nie było, tak? Szkoda. Film by musiał trwać 12 godzin. Serial, po prostu trzeba było zrobić serial od razu. Tutaj właśnie dostawałem od widzów wpisy, że serial Duna w 2000 roku około, coś tak. tego. I to był miniserial. On tam miał, nie pamiętam ile odcinków, czy tam 6 czy 12, ja go nie widziałem jeszcze, ale tam pisali właśnie mi widzowie w komentarzach, że on pod kątem wierności z książką jest najbliższy ze wszystkich adaptacji. No to jest więcej czasu antenowego, no ja żeby właśnie, to pokazać. Tak, myślę, że to właśnie w tę stronę idzie. Niestety, to ostatnio jak z Dominiką rozmawialiśmy, że jakby co trzeba... Kiedyś mówiłem w ogóle o zrobieniu dobrej adaptacji. No i nie wiem w ogóle, czy przy takiej dużej książce jest w formie filmowej opcja, żeby zrobić taką adaptację, jaką byśmy chcieli zobaczyć, taką naprawdę wierną. Zawsze jest żal czegoś, nie? Że czegoś nie ma, co by się chciało widzieć, a jest coś innego, co mogłoby odpaść. No każdy z nas też lubi inne filmy, chciałby, żeby było trochę więcej czego innego, więc tak, żeby zadowolić wszystkich, to chyba nie ma takiej możliwości. Właśnie. Ale wydaje mi się, że tu jest akurat z filmami, adaptowaniem w filmach, jest o tyle fajna rzecz, jak w przypadku mam chociażby tak z Władcą Pierścieni, no że też nie można wszystkiego dać, więc są rzeczy, które w filmie są według mnie zrobione lepiej czy fenomenalnie, ale niektórych mi brakuje, więc wracam do książki. Czytam książkę, tu jest coś fenomenalnego, ale czegoś mi brakuje, wracam do filmu. I taka pętla się wytwarza, że ja ciągle w tym tkwię i oglądam, czy czytam coś kolejny raz i zauważam nowe i nowe, coraz to nowsze rzeczy. Tu też chyba, że film jest spieprzony, no to nie. To wiadomo, nie? To wtedy... Coraz nowsze rzeczy jakieś są zepsute, nie? Zauważamy. Ale no, wszyscy mamy świadomość tego, że to jest inny medium, wiadomo. To, no, inaczej działa coś trochę na też często tak jest, że jesteśmy dużo surowsi względem produkcji, która wyszła dopiero co. A jak mija jakiś czas i jest na przykład następna wersja, to nagle zaczynamy docenić i mówimy, a w wersji Lyncha coś tam było lepsze, a wcale coś tam, coś tam było nie lepsze. Nie była taka zła, nie? Ten Wiedźmin Polski wcale nie był taki zły. tak. Trochę tak jest, rzeczywiście. Troszkę tak to wygląda. To moi drodzy, słuchajcie. Jakie sceny, bądź motywy, bądź postaci z książek według was bardzo fajnie w filmie oddano? A jakie oddano też bardzo źle. Tak wybierzcie, od 3 do 5, może tak, albo mniej, albo więcej. Od 3 do 5 scen i postaci? No aż tak to nie. To może najpierw motywy. Motywy bądź sceny, które czytając książkę, patrzysz, okay. W filmie jest dokładnie, jest dokładnie, to chciałem zobaczyć, albo nie, to kompletnie nie tak miało być. Najpierw może te dobre, które wam się podobały. Coś się stało z kamerą, nie. GoPro.
Tak, wiem, ruszyłem kabel. To ja wykorzystam tę sytuację, trzeba żeby... Trzeba kupić nowy kabel. Ja wykorzystam tak, mówcie sobie, mówcie. Tę chwilę wykorzystam, żeby odświeżyć sobie czat, bo mi się zaciął. I nic nie widzę, co się dzieje. Okej. Okay. Chciałem wziąć zeszyt z notatkami i mi się zepsuła kamera. No to widzisz. Złośliwość rzeczy martwych. Ta twoja kamera, widzę, tak. Co dzisiaj jest taka... To jest ten, ona nie chce współpracować. Harkonnenska kamera. Swoją drogą jest nas trójka, okay. Jest nas trójka, jakbyśmy się mieli do rodów przypisać, to myślę, że u mnie nie ma, u mnie to chyba oczywista sprawa, widać. Po Gotrym widzę, że taki z urody atrydowski. Tobie zostaje ród ten cesarski, Korinowie. I w sumie rzeczywiście. Tak, myślałem, że jestem Bene Gesserit. A, to właśnie, to może być... O kurczę, ale to ci powiem. Sleeper agent. Zazdrościłbym tych umiejętności. Z jednej strony tak, a z drugiej strony ten trening nie brzmi jakoś szałowo. Bene Gesserit. Bene Gesserit to moja żona. Jak podniesie głos na mnie, to... A to jest chyba na pewnym etapie życia każda kobieta odblokowuje taką magiczną zdolność. No właśnie, Herbert wiedział, co pisze o tych Bene Gesserit. Moja mama też to potrafiła. Uwaga. Potrafi nadal w sumie. Uwaga, life rip? Nie, jest dobrze. Czyli wszystko jest w porządku, moi drodzy? Wszystko chodzi? Wszystko chodzi, dobrze. Chyba u mnie wszystko jest okej. Okay. Dobra. Nie. Wszystko działa. Na dłonie. Okej, okay. Bene, molto bene. To moi drodzy. 3 do 5 scen bądź motywów, które wam się bardzo podobały. Tak to widzieliście, jak czytaliście w książce, albo bardzo podobnie. Kto pierwszy, ten lepszy. To ja tym razem na końcu. Ja myślałem, że właśnie... Oj. Ja skorzystam z tego, co zostanie i... No to gotuj. Najgorzej jest zacząć, czyli okej. Okay. W drodze czyli konsensusu co... możesz być druga w drodze konsensusu. Co mi się podobało, motywy, które mi się podobały w filmie, a które... W sensie dobrze przeniesione z książki, żebyśmy się rozumieli, że pytanie jest takie, tak? Mhm. Sceny bądź motywy, które właśnie mówisz, tak, dokładnie tak bym to zrobił, nie? Właśnie ja byłem bardziej przygotowany na to, co mi się nie podoba. Do tego przejdziemy, ale chcę, wiesz, robić chcę metodą kanapki chcę to zrobić. Nie? Bo jak są rzeczy, które są tak, jak nam się podobały, to tak jakby są one przechodzą. Niewidzialne, dokładnie. Tak. No bo ja najbardziej właśnie się rozpłynąłem nad przedstawieniem całego świata i kultury Fremenów. Mhm. Która wydała, jakby, no, tak jak mówiliśmy, jak czytałem czy słuchałem, to na ekranie jest tym, co ja sobie wyobrażałem. Może też miałem troszeczkę mózg przeprany, bo jak widziałem też arty, sobie chciałem zobaczyć, jak w ogóle wcześniej osoby, które jakkolwiek po przeczytaniu lata temu książki ukazywały też to, co widziały. Mhm. I cieszyłem się z tego, ile podobieństw w moim wizualnym gdzieś tam rozumieniu tego świata zaistniało. Że jednak wszyscy są gdzieś w miarę tutaj konsekwentni. Gdzieś ta wizja jest... Herbert na tyle przedstawił ją w prosty sposób, logicznie, łatwo, że wszyscy mogą ją zrozumieć i nie ma tu jakichś większych nieporozumień. Co też jeszcze z takich motywów, które dla mnie są na plus? Kurczę, ciężko powiedzieć, tam dużo rzeczy. Tutaj jeszcze tylko dopowiem ci jeszcze, że czasami rzeczywiście te wizualia mogą się czasem różnić. Na przykład nie wiem, czy kojarzycie. Mm-hmm. Pierwsza adaptacja Dune, jaka miała powstać, a nie powstała, summa summarum, i chyba nawet lepiej, że nie powstała, to była adaptacja Jodorowskiego. Są całe reportaże na ten temat. Oni mieli zrobić szalone rzeczy w tej Dune. I w ogóle ta wizja, to wszystko miało taką estetykę dziwną, bardzo fajną, bardzo ładną, ale nie taką, jaką ja bym na pewno widział. Jakbym Dune chciał robić. Plany były szalone, bo tam miał grać i Mick Jagger, i Salvador Dali. No, szalony był projekt. Nie powstał, summa summarum, wywalił się. Masa artów za to. Koncept artów i pomysłów, jakie wtedy powstały, rozeszła się później do innych filmów science fiction. No, na przykład design Obcego cały jest bazowany właśnie na artach, jakie wtedy zrobili dla siedziby Harkonnenów. Nie? Tam taki podobny kształtami, nie? To było. Także no, masa tego rzeczy, tego typu była. Ale to wizja, patrząc na to dzisiaj, to mówisz, no, to jest zupełnie szaleństwo. Ja kompletnie nie tak to widziałem. Ale wizja jest bardzo ciekawa. Tu muszę przyznać, że też jakby miałem podobnie, że tak widziałem ten świat. Tak.
Ale tak, też tak, jeśli odnośnie tych inspiracji w innych światach, to niektórzy uważają, że to dobrze, niektórzy, że źle. No bo nie można chyba ukrywać, że Gwiezdne Wojny sobie dużo z twórczości Herberta czerpały i gdzieś nawet się dokopałem do takiej wypowiedzi, że on się zastanawiał, czy ich nie pozwać. Tak było. No pustynna planeta i tam dzieciak, który ma specjalne moce. Tylko czary mi brakuje. Później jeszcze widziałem porównania nawet do Gry o Tron. Bo postać, która się pojawiała w Dune w pierwszej części, Peter, ten mentat Władimira. Mhm. Kurczę, szkoda, że on nie był bardziej taki jak w książkach, bo w książkach, jak użyję określenia, on był pierdolnięty. W ogóle mentaci... Tu, to jest jedna z tych rzeczy. Możemy tak przeplatać. Coś, co się podobało i coś, co się nie podobało. Mentaci, myślę, że... Ja ci się wciąłem, ale... Ja mam strasznie... Nie. Ja bardzo lubiłem mentatów, a tu ich nie było prawie wcale, jak byli, to byli... Bezużyteczni. Tak, i w dwójce też z jednej strony troszeczkę szkoda mi było, że wycięli nam naszego też mentata... Bo właściwie w pierwszej części mentatów się trochę pozbyli. Tak, obu. Peter sobie zginął, ten a Tufir Hawat, ten mentat smacznego, mentat Atrydów, też nam w drugiej części zniknął. Filmu, jakbyśmy mieli po prostu myśleć, że no, podczas tego zamachu Harkonnenów on zginął, nie? A przecież w książkach on był i on, zdaje się, pracował też później dla Harkonnenów i miał odnaleźć Muad'Diba, no a w konsekwencji potem też zginął, no bo jak się dowiedział, że to Polno, to nie chciał jakby przyczynić się do tego, żeby go uśmiercić. To jest jeden z tych ktoś by powiedział taki, taki wątek troszeczkę poboczny, że no może być, ale nie musi, ale... Nie można zapominać, że ci mentaci i ludzkie komputery to był bardzo ważny element tego oni świata. Po coś byli, dokładnie, po coś tam byli. No. Tak, a w drugiej części jakby troszeczkę no, zniknęli. No ciekawe, co będzie dalej w następnych częściach. Czy znowu, bo tak jak mówisz, na razie ich rola została tak bardzo zmarginalizowana, więc w sumie ten cały kontekst tych myślących maszyn, których nie wolno robić, się bardzo mało rzuca w oczy w filmie, no nie? Tak. Mhm. Tak, jakby jeżeli ktoś się nie zagłębi, to będzie sobie myślał, że ta technologia w sumie chyba istnieje. Tak naprawdę to nawet patrząc na te sceny z pierwszej części, ja sobie tak na YouTubie odświeżyłem, bo tam musiałem cały film obejrzeć, a to nie miałem na to czasu. Ale też mało robili ci mentaci, tak jakby on tam coś obliczył i to jak ktoś nie czytał książek, to kim on w ogóle, kim ten dziadek był? Po prostu wyszło, że chłop jest kalkulatorem, nie? To jest Excel na nogach, no... Także a nie zapominajmy, że przecież też Paul był wyjątkowy nie dlatego, że to miał jakąś przepowiednię była i tak dalej. To i o to chodziło. Jego szkoliła jego matka technikami Bene Gesserit. Był Kwisas Haderach oczywiście, także genetycznie był stworzony, żeby mieć takie predyspozycje. Tak. Ale także on również uczył się na mentata. Otrzymał się, w sensie trening mentacki. Więc on łączył sobie dwa mega skille. I jeszcze ten taki skill genetyczny, więc w sumie trzy skille w jednej osobie. A na koniec go podkręcili przyprawą? No, tak, na koniec go tą przyprawą podkręcili. I tu jest ciekawostka. Dominika, tobie oddaję głos zaraz, bo ty tutaj musisz ten, ja chcę się dowiedzieć tam ten... Ale, gdy już jesteśmy przy przyprawie. I to mi zwróci na to uwagę dopiero widzowie i rzeczywiście tak jest. Czy z filmu dowiadujemy się, po co im jest ta przyprawa i co ona robi? Z filmów. Na samym końcu, no bo on tam na końcu chyba negocjuje z gildią w filmie, prawda? W filmie nie ma gildii, ale jest po prostu negocjuje nie pamiętam, z ludźmi, nie? Tego. Znaczy gildia chyba była w pierwszej części i chyba i na pewno musi się pojawić w kolejnej części, ale... Była w pierwszej. Jako tako, jeżeli ktoś ogląda film i pomyśli sobie, po co im ta przyprawa jest? Mam odpowiedź. Ale nie chcę się wcinać. Znaczy, wszyscy widzą, że Paul to bierze, wciąga i jest fajnie, nie? Ale tak ogółem, to po co i dlaczego ta przyprawa jest taka cenna? Na razie tego w filmie nie było. Na początku znaczy, pierwszej części coś tam było? Tak. Kurczę, no a powinien sobie odświeżyć pierwszą część jeszcze, no. Jak w pierwszej części jest ten moment, kiedy Paul przygotowuje się przed wylotem na Arrakis i czyta te... Czyta czy ogląda te chrono... Te, nie wiem, jak to się nazywa. Ale tam właśnie jest i o czerwiach, o fremenach. Mhm. I jest wspomniane tak, że czym jest przyprawa i w ogóle czemu jest tak ważna.
No ale jeżeli no, 3 godziny filmu, to trwa może 15 sekund, to to wlatuje, a wylatuje, potem nie? Następne 3 godziny. No właśnie, no właśnie. Tak. Ja mówię, ja pierwszą część widziałem, to nie pamiętam w ogóle, co to było, ale to dobrze, że przynajmniej wątek się pojawił, aczkolwiek ja myślę, że to trochę jest zachowane na część trzecią. I tak samo jak kwestia Gildian. Gildianie chyba się pojawili na początku pierwszej części i byli tacy goście w takich, tak Daft Punk, mówię, ludzie się śmieją w necie. Tacy goście w takich białych kostiumach byli z takimi pomarańczowymi kaskami jakby. I ja myślę, że to była Gildia Kosmiczna, że to byli Gildianie, których brakowało w tej części drugiej, ale bez nich trzecia część się nie obędzie. No ja muszę zobaczyć tego gościa w tym zbiorniku, no jak go nie zobaczę, będę bardzo nieusatysfakcjonowany. Ale oni wyglądali trochę jak kapłani z Warhammera 40 000. Tak! Ale wiesz co, ja myślę, że to byli ci tacy nawigatorzy w takim początkowym stadium, że tak powiem, nie? Że oni chyba jeszcze tak. Nie zmutowali się, ale mieli już tą przyprawę jakby pływającą gdzieś tam, nie wiem, w hełmach, a może nie. Wersja reprezentatywna. Kto wie, tak myślę, że to byli oni po prostu. Ale na razie właśnie brak tej gildii na razie tutaj był widoczny, ona była bardzo, bardzo ważna. Choć z drugiej strony pytanie, czy gdyby Laik usiadł i obejrzał, to tutaj ma Fremenów, ma Harkonnenów, ma cesarza jakiegoś. Tu jeszcze gildię jakąś ma. Czy mu się to nie popieprzyło wszystko? Będzie Jedrit jeszcze, przecież będzie Jedrit bardzo fajnie. Do tego przejdziemy. Ja za dużo się wcinam, przepraszam was. Ale gildii trochę brakowało. Chyba przyznacie mi rację, że to był taki... Gdzie oni są? Tak, ale są wątki, które jakby rozwalają historię, jakie wytniesz, i takie, że jak się ich pozbędzie, to mimo wszystko się jakoś no w miarę właśnie klei. Tutaj to się mimo to jakoś klei, pomijając samo zakończenie, o którym będziemy jeszcze rozmawiać, ale no nie odczuwa się tego jakoś strasznie boleśnie. Nie? Jest też potencjał jest właśnie na część akurat trzecią, żeby tę gildię wprowadzić mocno w części trzeciej właśnie poprzez tego pływaka. Nie pamiętam, jak się nazywa. Jest coś takiego właśnie, jak uczą ludzi montować materiały, że materiał się montuje kilka razy, tnie się go kilka razy, że za każdym razem, jeżeli coś wytniesz, oglądasz dalej i wszystko nadal ma sens, to znaczy, że to nie było takie istotne. To trochę jak pisanie streszczeń książki. W sensie, jak się wysyła książkę do wydawnictwa, to trzeba wysłać też streszczenie, co jest strasznie trudne, bo wasza książka ma, nie wiem, no 300 stron, a musicie napisać streszczenie na maksymalnie stronę, no nie? A wszystko w tej książce jest ważne, no i tak no właśnie się robi kolejne przebiegi. Tak. To jest takie... Ciężko z perspektywy twórcy stracić swoje dzieło, bo wszystko się wydaje bardzo ważne. No i jest to pytanie, czy ta fabuła jest dalej zrozumiała i potem trzeba dać komuś, kto nie czytał książki, zobaczyć, czy się totalnie zgubił, czy nie. A co twoim zdaniem najlepiej właśnie oddano z książki? Czy to motyw, czy scenę, która rzeczywiście patrzysz, to dokładnie tak bym to widziała. A co było twoim zdaniem zupełnie zepsute? Dość zabawne, no bo właśnie chyba wszystko, co jest dobre przez to, że tak znamy tę książkę i ją lubimy, to jest, że podobało mi się, ale... I to jest jakaś uwaga, no nie? No ja już mówiłam, że najbardziej mi się podobali Fremeni i Czerwie Pustyni. No ale na przykład scena z czerwiami była świetna, w sensie z tym, jak Paul ujeżdżał Czerwia Pustyni, no nie? Ale ja się tak zastanawiałam, jak to oglądałam, bo... Tak jak oni to pokazali, to było dużo bardziej chaotyczne i wyglądało dużo bardziej niebezpiecznie niż u Lyncha faktycznie. I na przykład on jechał na tym robaku i tam tak mu ten wiatr wiał w oczy, że wyglądało jakby ten Paul w ogóle nic nie widział. Te czerwie w ogóle, one pruły jak rakiety. No i ja miałam taką rozkminę, jak on w takim razie nimi steruje, skoro w ogóle nie widzi, gdzie jedzie, no nie? Czy ma jakieś takie wyczucie przestrzeni, czy jakoś na gwiazdy, które nie będą gdzieś tam, i na słońce są na tyle wysoko, że mimo tego piasku to jest okej. Okay. A moje druga rozkmina to było, jak siadają na te czerwie inni ludzie, no bo w książce tam było powiedziane, że oni tymi czerwiami potrafią przewieźć dzieci, starców, palankiny tam jakoś wnieść, no nie? A Jessica też była ta scena, że ona tam sobie w tym takim koszyczku sobie tam siedziała i jechała tym czerwiu. Ja się zastanawiałem, jak to jest? Czy Paul podjeżdża po prostu, dusi jakiś magiczny hamulec i mają wszyscy... Bo rozumiem, czy skaczą z jakichś wydm na tego czerwia? Ja wiem, że oni są super sprawni, ale mimo wszystko z bagażami i z tymi palankinami to byłoby raczej ciężko. Nikt nie jest tak sprawny. Mam suchara. Chcecie suchara? Tak. Dawaj. Co mówi Paul podjeżdżający do Chani na czerwiu? O Boże, nie wiem. Siadaj, Chani. Myślałam, że będzie... Zobacz, jakiego mam wielkiego robaka. Czekaj.
Nie, to był kawał z Batmanem. Łączę kropki. Był kawał z Batmanem, że co mówi Batman podjeżdżający Batmobilem do Robina. Wsiadaj, Robin. Dobrze, także myślałem, że powiesz coś, że tam się na czerwie mówią czerwiolino, że pendolino czerwiowe czy coś. Słuchajcie, mój stream nie obyłby się bez żenującego żartu ze strony prowadzącego by się nie obył. A co takiego było, co zupełnie to nie tak powinno być? Do Czani jeszcze, ja wiem, Czani odłożymy trochę, Czani wątek sobie, ale tak teraz skupiamy się na pojedynczych scenach bądź pojedynczych motywach. Teraz Czerwy zacznij. Dobrze. O jednym powiem krótko, bo już trochę wspomniałam, czyli ten sposób zdobywania poparcia Fremenów u Pola. Naprawdę moim zdaniem to było słabo zrobione. Bardzo mi było żal tego w książce, no bo nie było tej drogi za bardzo pokazanej, a jeszcze tym bardziej jak u Fremenów mieliśmy, co akurat mi się podobało, że Fremeni byli podzieleni na takie dwie frakcje, tych bardziej religijnych, którzy wierzą w tą przepowiednię i tych mniej religijnych, którzy uważają, że to jest wszystko ściema. I to było fajne, to było ciekawe, dało nam jakąś nową dynamikę w tym filmie. Mi się nie podobało. Mi się to podobało, nie podobało mi się, że Czani była w tej sekcji. No nieważne, cała Czani mi się nie podobała, o czym będziemy mówić dalej, ale sam ten podział był ciekawy. Natomiast tym bardziej powinno moim zdaniem zostać pokazane, że Paul dokonuje realnych rzeczy, które zdobywają mu poparcie tych niewierzących ludzi. No bo inaczej to trochę robimy z nich idiotów, prawda? Że oni, mimo że uważają, że to ściema, to nagle krzyczą Lisan al-Gaib. Lisan al-Gaib. Ja się śmieję z tego mema, bo właśnie jest ten mem, gdzie ten Paul właśnie... Ja nie umiem tego robić. On tak, wiecie, tak ten kciuk tak bo sobie... Bo to tylko Lisan al-Gaib potrafi. Tylko Lisan al-Gaib, nie? Lisan al-Gaib! To tak, to raz. Z jednej strony wydaje mi się, jaki tam mógł być zamysł, jeszcze wracając do tego tematu, że braku planowania i tego, że nagle ataki zaczęły wychodzić, nie? Że... jakby w filmie jest to tak pokazane, że ci Fremeni są trochę rozsiani, trochę ich jest tu, trochę tam i oni niby walczą z Harkonnenami, ale to jest jak taka walka z Hydrą, że łutną głowę i ona za chwilę odrasta i ta walka się nie kończy i nagle pojawia się pozaświatowiec, który potrafi ich w jakiś sposób zjednoczyć. I wtedy to wychodzi, nie? Że jak się jednoczą, że on jeszcze bardziej w filmie wychodzi na taki punkt spajający po prostu Fremenów. Mhm. Też w książce był położony nacisk na to, że on ich też uczył walki, bo on był przecież świetnie wyszkolony i oni mówili, że on ma w ogóle magiczny sposób walki. Więc nie dość, że się zasłużył tym, że robi super plany, to jeszcze sprawił, że Fremeni, którzy i tak już byli świetni, no bo to życie w tym bardzo surowym środowisku i walka ciągła z najeźdźcami w sumie zmusiła ich do tego, żeby byli świetni, to przez to się też wznieśli na nowy poziom. No nie? Tak. Zresztą nawet był wątek z Jessica przecież, jak Jessica... O tym samym pomyślałem. Jessica właśnie obezwładniła Stilgara. Tak. To było właśnie, nauczysz mi swojej magii. No i myślę, że to jest magia. To w ogóle byłoby rewelacyjną rzeczą do pokazania w filmie, który mimo wszystko stara się podkreślać tą wartość kobiet i to, że one są silne i że mają sprawczość, no nie? Więc nie wiem, czemu wycięto na przykład to, co po prostu było super, a dodano inne rzeczy, których można było wtedy dodać mniej. Tak, to racja. Oj, Bene Gesserit, kobiety trzymające wszechświat w szachu. Tak, znaczy akurat... Ale żeby nie było, że tak narzekam tylko na kobiety, w tym filmie to mi się bardzo podobała Lady Fenric i cała jej scena z tym Fade-outem. No może poza tym, że jak mu to pudełko podstawiła, bo to jest takie... Ale ja wiem, do czego oni zmierzali, że po prostu chcieli pokazać, że ten Fade to będzie jakby taki... Dla nich to będzie taki zamiennik pola, chociaż tak naprawdę ten Fade no miał być de facto dla nich to po prostu... No kołem rozpodowym, że tak powiem, żeby stworzyć sobie jednak tego Kwisę z Haldrat. Może nie teraz, może trochę później, ale on się nada, tak? Ale po prostu mieć plan B. Plan B. A tu pokazali, że oni po prostu z niego chcą zrobić Kwisę z Haldrat, co oczywiście no... To by się nie udało. Nie wiem, czy wy tak mieliście właśnie... Skomplikowany politycznie, więc powiedzmy, że musieli jakieś uproszczenia zrobić. Tak. To. No tak. Nie wiem, czy tak mieliście właśnie w filmie, jak już wspomnieliście, ja miałem problem z imionami, ale mamy córkę właśnie imperatora, tak? I tą Lady, przypomnij mi imię. Margo chyba. Margo Fenric? Lady Fenric. Okay. I ja dopiero w którymś momencie filmu się zorientowałem, to są dwie różne kobiety. Aktorki podobne były, tak. Ale ja się zorientowałam, bo wszyscy jakby imperator, jego córka nosili białe stroje.
bardzo jasne, a ona chyba się ubierała na czarno, więc tak kolorystycznie troszeczkę pomagało je rozróżnić. Ciekawostka. W filmie, z tego co wiem, miał się początkowo pojawić hrabia Fenrik. Bardzo ciekawa postać. No trochę mniej, no wiadomo, jego wycięcie nie miało takiego wpływu na całość, przy tym jak w ogóle ten wątek imperatorski wycięto, ale bardzo dobry aktor go grał. Nie pamiętam jak się nazywa, ale grał w świetnym takim filmie Balada o Basterze z Kraksie. Takiego kowboja grał. Bardzo dobry aktor, bardzo dobry strony. Film, no. I on właśnie, on rozżalony trochę jest tym, że wycięto wszystkie sceny z nim. Także jeżeli... To była rozżalona. Też bym był rozżalony. Chociaż jedno zostawić, nie? Ludzie stawiają, że właśnie on miał grać tego hrabia, no. Ja jednak mimo wszystko mam nadzieję, że będzie wersja rozszerzona, bo niby Denis Villeneuve mówi, że nie, on nie robi rozszerzonych, ale mam nadzieję, że będzie, bo ten film potrzebuje wersji rozszerzonej. Definitywnie. Ale wiecie, może jeszcze być tak, że się pojawi właśnie w kolejnej części, bo tak samo w jedynce nie było fade outy, a teoretycznie... Znaczy, czy ja coś pominąłem? Nie było go. Nie, w pierwszej części filmu nie było fade outy, ale... Tak, o filmie mówię, ale w książce był. No tak, w książce, tak, w książce to tak. Fade po prostu... No jest fade'em, jest, on się, po prostu on tak sobie pojawia, pomyślałem, że może zrobili taki zabieg właśnie jak z nim, że w tym filmie go jeszcze nie pokazują, bo byłaby kolejna postać, którą trzeba zapamiętać. Wprowadzimy go jakoś w kolejnym, bo mamy problematyczne wątki, które sobie zrobiliśmy na koniec filmu, które by nie trzeba rozwiązać, więc może fajnie go tam jakoś wpakują. Ja myślę, że po prostu go wycięli i tyle, nie? Że tak by on był... No nie wiem, jak oni to by chcieli zrobić. Raczej będą mieć tyle do roboty teraz, że trochę szkoda, nie? Także mam nadzieję, że będzie wersja rozszerzona, bo... No przydałaby się. Takie 3,5 godzinki, 4 godzinki. No, by było trochę tego więcej. Moi drodzy, czy... Były jakieś zmiany? Zmiany, teraz mówię o tych rzeczach, co zmienili. Pomijając wątek Chani, do tego przejdziemy, okej? Okay? Bo to jest największa zmiana, ja wiem, że to wszyscy mówimy, na pewno to. Ale jakie zmiany wywołały u was pozytywne i negatywne odczucie? Jedna na pozytywne, jedna na pozytywne. Nie, no właśnie, jedna na to, nie? Okej. Okay. Mówię o zmianach, ewidentnie coś jest inaczej niż w książce i... Coś widzisz, mówisz, w sumie spoko, ale coś innego zmienili i mówisz, nie, to nie, tak to słabo, nie. No z pozytywnych rzeczy to jest to, co ja mówiłam, że podzielenie Fremenów na dwie grupy moim zdaniem tak, było ciekawe i dodało. Tak, no i skoro już nie było siostry Pola, no to fajnie moim zdaniem, że on zabił Barona, no bo to tak zamknęło tą historię i dał nam taki moment... Fajnie. Z drugiej strony zginął. No właśnie. No i zabił go jego wnuk. Więc. Kto inny. On jeszcze mu powiedział, że. Barona zabić z drugiej strony. No to by było trochę bez sensu, jakby ktoś inny to zrobił. Tak. No jak nie było. Ale... On mu jeszcze tam powiedział, że umiera jak zwierzę i to się niby miało też odnosić do Gom Jabbar, do tego, do treningu Bene Gesserit, że nie jest człowiekiem, że po prostu umiera jak zwierzę. Tak. Że też tak trochę miało go upokorzyć. Mhm. Tak, tak. Fajnie, tego nie wyłapałem, ale faktycznie. To był test, czy jesteś człowiekiem, czy jesteś zwierzęciem, tak? No. Tak, 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 tak. Plus śmieszne byłoby, dla mnie jest śmieszny ten motyw małolaty biegającej z nożem, więc... Tak, to było fajne, więc żal tego, no ale... No trochę szkoda, uwaga, i tu jest ciekawostka właśnie, bo to jest coś, ja ewidentnie widzę, że Villeneuve ogarnia. To nie jest tak, że on, wziąłem sobie fajną markę, mam Dune i sobie robię co chcę, nie? To nie jest Wiedźmin na Netflix. W sumie go nie lubię tej Dune, no, ale nie? W sumie to jej nie lubię, ale zrobię film, bo głośny tytuł wszyscy znają, nie? Widać, że on ma plan. I naprawdę ja myślę, że ten jego plan to właśnie obejmuje 3 filmy. Teraz widziałem po drugim filmie, że rzeczywiście ten plan był, jakby to, czego nie było w pierwszym, albo czego zabrakło bardzo mocno wcześniej, to w drugim było. Czegoś, co powinno być teraz moim zdaniem, czego zabrakło, to myślę, że pojawi się w trzecim. A z drugiej strony... Tak czasami roszadę mógł zrobić i przeroszadować parę elementów i tutaj właśnie też słusznie jest wskazywane, że przecież w tomie drugim książki Mesjasz Duny jest ten podział wśród Fremenów. Są Fremeni, którzy widzą właśnie Pola jako Mesjasza, jako zbawcę i naprawdę są mu oddani fanatycznie, ale są też tacy i to jest bardzo ważny wątek, który doprowadza w sumie do bardzo ważnych wydarzeń, splotu wydarzeń nieszczęsnych. Są tacy, którzy
No nie podoba mi się to, że ten Paul właśnie tam jest. I to się pojawia w Masjaszu Dune'y. Także ja myślę, że on parę wątków właśnie z tego Masjasza Dune'y zrobił taką roszadę, którego cię rzucił tu, a kilka z tego, co było tu, rzuci właśnie dopiero do trzeciej części filmu. No może, no zobaczymy, jak czy to się w całokształcie jakby fajnie splecie i może część rzeczy wtedy nabierze faktycznie sensu. Mi też trochę było żal tej końcowej walki Paula z Feytrautą, bo pamiętam, że w książce to było takie fajne, bo oni tam nie tylko walczyli, ale tam była jeszcze cała sprawa z tym, miał zatrute ostrze jego przeciwnik i jeszcze miał igłę taką zatrutą, ukrytą w pasie, nie? Więc tam były emocje, on się musiał tam najpierw, znaczy tym ostrzem chyba dostał, no nie? Dostał tym ostrzem i musiał tą truciznę jakoś tam uśmierzyć swoimi mocami Kwisatz Haderach, co w ogóle podkreślało znowu, że on ma te jakieś moce, nie tylko to widzenie przyszłości. No a potem musiał uniknąć tej igły, więc było trochę bardziej emocjonujące, chociaż i tak się fajnie oglądało tą scenę walki. Tu w ogóle... To było chyba tam właśnie też nawiązanie do jego treningu Bene Gesserit, że one w ogóle potrafiły neutralizować trucizny w swoim organizmie, bo znały swój organizm na poziomie komórkowym. Tak, mi się wydawało, że on to potrafił dopiero jak wypił tą wodę życia, ale nie dam się za to zabić, więc możliwe, że po prostu to umiał już od... Znaczy to potem odblokował umiejętności, ale fajniejszy motyw, że jakby potrafią, że od początku jest pokazywane, że jest coś takiego, że można leczyć samego siebie przez kontrolę właśnie własnych komórek, a nie tak w Gwiezdnych Wojnach, że po 9 filmie stwierdzili, że moc leczy. Tak, ale to też pokazuje, jak nie wiadomo. Że ten Paul ma trochę więcej umiejętności, nie tylko, że jest super wojownikiem, w sensie fizycznie, że potrafi walczyć i no i widzi tą przyszłość, tylko też właśnie potrafi neutralizować trucizny, ma ten głos, potrafi dobrze planować, jest charyzmatyczny i tak dalej, i tak dalej. W ogóle tego Paula, jako tego Paula, tych mocy Paula w pierwszej części myślę, że bardziej czuliśmy, że on coś w nim siedzi. W drugiej części... Taki bardziej niezwykły. Mniej, bo w drugiej części mniej tego było. Tych wizji było dużo mniej w drugiej części. Ja byłem zaskoczony. Miała parę tych takich wizji tam, tych ludzi takich tam, tych negatywnych wizji, ale nie czuliśmy jakby, jak dla mnie lepiej pokazane te mocy Paula były lepiej zobrazowane w pierwszej części filmu. A nie wydaje wam się tak, że w pierwszej części właśnie on był bardziej zagubiony i te moce z racji tego, że się pojawiały, go przytłaczały, a w dwójce zaczął je kontrolować bardziej i przez to... Znaczy tak powinno być, ale mniej ich pokazano. No, z drugiej strony właśnie. Tam jest właśnie pokazane, że jak on odblokowuje to całe swoje widzenie przyszłości, to on wtedy dopiero jest zagubiony, bo on czasem momentami w książce nawet nie wie, czy jest teraz w przyszłości, czy w przeszłości, czy w teraźniejszości, nie? Bo on, to było fajnie pytane w książce, że on widział przyszłość jako wspomnienie. To jest tak, jak wiecie, macie wspomnienie z wakacji, to on tak samo, tylko że to była przyszłość, to się jeszcze nie zdarzyło i on musiał się, rozkminę miał po prostu, ej, czy to były moje wakacje, czy to się stanie dopiero na chwilę. Trochę tak brakowało tego szamotania się Paula, bo on mimo wszystko bardzo desperacko w książce szukał jakiejś ścieżki, która by pomogła mu się zemścić, ale nie doprowadziłaby do tej masakry. Tak. A w filmie mam wrażenie, że on dużo bardziej jakby decyduje się na bierność, po prostu nie chce robić tych rzeczy, które zobaczył w przyszłości. To też... Ale i tak go to nie prowadzi donikąd, w sensie nie zmienia to finału, nie? To też takie, to jest takie uproszczenie dosyć mocne tego, co było w książce, bo rzeczywiście właśnie on szukał tej drogi, która nie doprowadziłaby do tego dżihadu, tak, w kosmosie, a w filmie było rzeczywiście, że on po prostu mówi: ja widzę w tych wizjach, że na południe jak pójdę, to się stanie, więc ja tam nie pójdę. I potem tyle, okazuje się, że będę siedział. Strony jest samo, no i jest problem. No to idę, no to co zrobię? Idę. Nie pójdę, tak będę siedział. I później jako trigger tego właśnie zrobili dopiero ten atak na tą sieć tych Harkonnenów. To w filmie, nie? To był taki trigger dla niego, że to jednak ja pójdę na to południe. I dobra, koniec tego. Mam taką małą rzecz jedną, która mi się spodobała. To jest taka mała zmiana, nie wiem, kosmetyczna możemy powiedzieć, ale jak mamy Gurneya, tego nauczyciela, on uczył w jedynce, znaczy uczył, sparring miał z, tak, no to on zabija tego Rabana, tak. Harkonnena właśnie. To było fajne. W filmie. Tak. Tak, a w książce go tam zabili chyba Fremeni, a w filmie fajnie, że postanowili, tak jak powiedziałeś wcześniej, że Villeneuve robi taką roszadę, że coś tu, coś tam, że nadał tej postaci Gurneya większą taką głębię, że on jakiś po coś się pojawił teraz, jakiś swój cel spełnił, zemścił się
coś, jakiś rozwój postaci. Ten jego wątek rzeczywiście jakby został od początku do końca jakby otwarty, zamknięty, tak? I to dużo lepiej się z nim... lepiej potraktowano niż gonić tego mentata nieszczęsnego, nie? Tak, tak, że nie wiadomo, co się stało. Znaczy, z jednej strony też dużo wycięto oczywiście tego Garneya, bo on... ale to wszystkiego być. Jakby... Tak. Ja nie mam też problemu z tego, że czegoś było dużo mniej niż bym chciał, bo wiemy, że wszystkiego było mniej niż bym chciał, bo wiemy, że to jest bardziej po prostu adaptacja streszczenia niż adaptacja książki. No zdajemy sobie z tego sprawę, tak. Także no... A poprawcie mnie, ale w dwójce było tak, że... Paul miał jakieś rozterki z powodu tego, że Jamisa pokonał, że miał jakieś tam wyrzuty, nie? To jest jedna z tych rzeczy, które mi brakowało właśnie. Że nie, jakby... Ale nie było to konsekwentnie jakby tak spełnione, że zabrakło tego motywu, że on musiał wziąć potem odpowiedzialność za jego żonę, tak, i dziecko. Tak, gdzie jest żona Jamisa? Harach chyba, Harach, albo coś tak. takiego. Ona była fajna, charakterna baba. I to tak zniknęło, bo jakby okej, on ma wyrzuty, że go zabił, ale to też by rozszerzyło kątek kultury fremeńskiej, że okej, pokonał go, więc teraz musi wziąć odpowiedzialność za jego rodzinę. Znaczy ona też potem była tak jakby jego służką. Strasznie taką. Dużo nie dodało, nie? No. Znaczy, no nie, ale... Mogło pokazać, że on po prostu ją przyjmuje jako żonę, a potem mogłaby się nie pojawić nigdy więcej, szczerze mówiąc, no bo ona siedziała w domu, a on walczył z... Ale to by się pokłóciło potem z końcówką filmu. O, możliwe, no właśnie, no. Ale... No właśnie, no z racji tego, ja jakby widzę to ciągiem przyczynowo-skutkowym, że z racji, że nie pokazano nam Siczy, to nie pokazano nic, co się działo w Siczy. I to się działo w Siczy, więc niestety tego wątku właśnie w Siczy nie było. Mam trochę żal, że nie było jednej z moich ulubionych scen z książki, czyli byłem przyjacielem Jamisa, kiedy tego Jamisa opłakiwali i zbierali jego rzeczy i tam właśnie Paul zapłakał, no bo jeszcze nie znał zwyczajów i oni byli zaskoczeni. Lisa i płacze nad... Oddaje swoją wodę umarłym, nie? Tutaj tą scenę dali Jessice w tej krótkiej wymianie zdań, jak była w tym basenie właśnie z wodą, to tą scenę dali Jessice właśnie, to wtedy była, że nie oddawaj tej wody umarłym, tak się nie robi. A wtedy właśnie, jak tego Jamisa żegnali, to była bardzo fajna scena w książce, bardzo mi się podobała i miałem nadzieję, jak czytałem książkę, miałem nadzieję, że będzie w filmie, bo to się nie działo w Siczy, tylko się działo tak po drodze do Siczy. Także myślałem, że to właśnie zrobią, a tego nie było. No pokazali, że ten nieśli go, później tą wodę z niego właśnie wzięli. Fajne było to, że te mieli te... To jest ta rzecz dodatnia, jaką wprowadzono. Te urządzonka mieli, które na początku tym żołnierzom Harkonnenów wbijali i z nich wysysali wodę. To mi się podobało, bo to jest takie, ej, to ma sobie sens. I jak ten nawet powiedział, że to jest brudna woda i jej nie będziemy wykorzystywać do picia, ale do tam nawadniania jakichś tam, do mycia jakichś tam kwiatki. Urządzeń. Tak, no właśnie, do czegoś takiego się nada. A bo to jest właśnie ich woda, ona jest w passé. I to mi się podobało. Czasem się to... mówi, że mówisz do wroga, że zrobię z ciebie nawóz, a tutaj autentycznie do serca wzięte. No. To była taka wartość dodana, to rzeczywiście fajnie zagrała. Co moim zdaniem dobrze udało się oddać, to jest wątek Bene Gesserit. Myślę, że o ile po pierwszym filmie w ogóle wielu widzów nieznających książki mogło wyjść z dużymi znakami zapytania z filmu. Tak jak uwielbiam, pierwszy film bardzo moim zdaniem dobry był, tak miałem świadomość tego, że ja, dla mnie jest dobry, bo ja wszystko wiem z tego, co tam się dzieje. A ktoś, kto nie wie, no to właśnie może różnie to odebrać. Tak tutaj tego było dużo mniej. Tu moim zdaniem dużo więcej osoba jako laik wyniosła z tego filmu niż po pierwszej części. I między innymi uważam, że wątek Bene Gesserit został fajnie pokazany. Na skróty oczywiście, w uproszczeniu, ale wszyscy wiedzą, kim są te baby. Wszyscy wiedzą, co one robią. Ktoś czytał książkę, ktoś nie czytał, wszyscy z kina wyjdą, wiedzą, że te babki są takie owakie, nie? Więc moim zdaniem ten wątek dobrze, jakbym miał wybrać wątek z książek, który fajnie właśnie oddano, motyw z książek, to, który moim zdaniem najbardziej mi się podobał z tego, co to pokazano, to właśnie ten motyw. Po prostu widać, że one bardzo mocno ingerują w politykę i bardzo manipulują. Tak. I przez to są takie potężne. I to też... I one mają te swoje brudne sztuczki, nie? Bo tam mówili, że zainstalowali to słowo w tym fejdraucie, które ma go sparaliżować w razie czego. To też fajnie nawiązali do tego, że Bene Gesserit są przez całą sagę Dune tak naprawdę obecne. No. Ale szkoda strasznie, że skrócili ten czas, bo normalnie 2 lata mniej więcej Paul spędził z Fremenami, no nie? Zanim się skończyła akcja książki. Tak. No a tutaj to jest parę miesięcy, no bo ta córka Jessica się jeszcze nie zdążyła urodzić. No właśnie, a co sądzicie? No i... o właśnie, sorry, przerywam cię, ale do tego właśnie teraz o tym mówisz.
ci nie przyda. Ja mam tutaj mały mindfuck właśnie z tym, ale... Co sądzicie o tym wątku, tej Alii? Czytałam opinię reżysera, że oni to przyspieszyli, więc w konsekwencji Alia się nie urodziła, ale że przyspieszyli to po to, żeby było większe tempo i żeby widzowie bardziej odczuli to zagrożenie, które wisi nad polem. Mhm. Czyli się skupić się na polu chcieli bardziej. Żeby jakoś tak wszystko także było bardziej, czas bardziej goni, intensywnie. No. W sumie to racja, ale no właśnie ten wątek Alii, czy uważacie, że dobrze to rozwiązali, że tak ona jest w filmie. Ona się pojawia w filmie i ba, nawet dali jej dużo takich scen, których pierwotnie nie było, ale które miały podkreślić, że ona jest i jest ważna. Jak to, że ta matka gadała z Polem, teraz ci Alia gadała z Polem przez Jessica, poprzez swoją matkę jako medium. Albo ta wizja, gdzie ta Anna Taylor 10 sekund się pojawia, ale jest. Cameo jak Stan Lee. Tak, trochę tak. Także ona jej nie ma jako tako, ale... To nie jest wątek, który mnie drażni. W sensie to jest dla mnie taka zmiana, że no żal tego biegającego dziecka z nożem, który zabija Harkonnenów, ale nie ma dużego problemu moim zdaniem. A właśnie, no, bo mi się tak wydaje, że jest taka poważna atmosfera w filmie, że jakby było to ultra, giga, niepokonane dziecko, które ma niesamowite zdolności po prostu, to okej, jak się może o tym czyta, to może nie, ale jakby się to zobaczyło na ekranie, że to dziecko tak biega z tym nożem, to wyglądałoby jak laleczka Chucky. No, też mi się taki tak skojarzyło. Chociaż w wersji Lynch'a wyglądało to tak całkiem dobrze. Chyba, że byłaby odpowiednio creepy zrobiona. No. Poważną ale muzyką, i tak była creepy ekranie. Przez to, że płód mówi. I rozmawia. I to ciekawie. Ma wpływ jeszcze na matkę. Ma wpływ, po prostu ona to nie było tak, że ona coś tam sobie mówi, a zjadłabym ogórki w czekoladzie. Tylko musimy sterować losami świata. No, tak... Podkreślili moim zdaniem fajnie właśnie jej obecność, bez zawierania jej jako osoby, no może poza wizją to, nie? Ale ja lubię, jak w filmie płynie czas. Ja mam wrażenie, że trochę ostatnio jest już dość długo taki nacisk na to, żeby wszystko działo się szybko, nie? Że jak jest jakaś miłość, to w 3 dni, jak rozwijamy świat, to w 2 tygodnie. Pamiętniki z wakacji, no. No właśnie... To jest też... Zwłaszcza w kinie superbohaterskim, że jest bohater, dzieje się rzecz A, która aktywuje moce i w ciągu kolejnych 15 minut mamy, jak w starych filmach komediowych, skróconą sekwencję treningową i on już wszystko ogarnia, wszystko wie. Eye of the Tiger i lecimy. Tak. Ja to już czasem wręcz odbieram jako takie trochę mało realistyczne. W sensie jak coś jest takie przedłużone, to takie tak, to się mogło wydarzyć. Faktycznie ktoś tam mógł przez te 2 lata zdobywać zaufanie Fremenów i jakby punkty reputacji sobie natrzaskać i potem mogli się przygotować jeszcze pod kątem zaplecza, prawda, sprzętu i nie wiem, zapasów do walki z Harkonnenami i mogli się przez ten czas dać we znaki. Tak. Tym bardziej, i tak nie jest źle, bo to jest parę miesięcy, ale... No właśnie, ja tak czytałem, że to widać, bo to na przestrzeni miesięcy się dzieje. Tak prawie rok minął, rok jeszcze cały nie, ale to też nie jest parę dni, przynajmniej tyle, dobrze. Ale tu tak jak powiedziałaś, trochę brakowało, jakby nie zaszkodziło chyba by temu filmowi to, gdyby po prostu zrobili, wiesz, nie wiem, całuje się Paul z Chani, zaciemnienie ekranu i później mija właśnie na przykład, minął rok. Albo, ale z drugiej strony musieliby wtedy dać Alię. Musieliby wtedy prowadzić tamto, siamto, wamto. Także, no właśnie, no, tak, jedna zmiana nigdy nie jest tak, znaczy bardzo rzadko jest tak, że jedna zmiana. No i tam mogli powiedzieć, że to magiczny płód i on będzie 2 lata dłużej. On dojrzewa dłużej. Toż właśnie w tych zmianach mogli pomyśleć coś takiego, ostatnio jestem tym zafascynowany myśleniem wstecz, że bierzesz najpierw finał, cel i potem myślisz krokami do tyłu i wychodzi mniej kroków niż jak myślisz krokami do przodu. Więc jeżeli na przykład reżyser sobie zamyślił, że finał jest taki, czyli co mi nie pasuje, żeby, no, musi być, żeby ten finał mógł zaistnieć, czego nie może być, no to wówczas ta przerwa dłuższa czasowa, tak jak mówisz, Alia by się pojawiła, no kurczę, nie klika. No właśnie, no to wymagałoby trochę innego zbudowania całości, myślę. Chociaż, no, to wtedy może by troszkę wyjaśniło to, dlaczego później akcja tak zapiernicza. A z drugiej strony, no właśnie, nie było, nagle tak, zbieramy się, bierzemy czerwie, bierzemy atomówki, let's go, lecimy na ten, na Arakinium. Wiesz co, mieliście pewnie też takie wrażenie, chyba większość z widzów chyba się z nami też zgodzi, że to na łeb na szyję strasznie ten film leciał już tak od tej trzeciej połowy filmu, nie? Że tak powiem, trzeciej połowy.
Ta jedna trzecia filmu ostatnia to już było takie mocno do przodu. I ja z tych zmian, które właśnie mi się tak spodobały mi się bardzo w pierwszej części, to Sarda okaże, że byli w sensie pokazani świetnie, że ta planeta, ten deszcz, to takie namaszczanie ich tą krwią, super, to było te śpiewy takie, te takie trochę gardłowo-mongolskie. Tak, w pierwszej części mówię, Sarda okaże normalnie sztos, a w drugiej części tacy chłopcy do bicia. No ale dzięki temu dostałeś super Fremenów, którzy się tam wyłaniali z tego piasku, no, jak znikąd i tak, ale no, to za łatwo. Teoretycznie możesz sobie dopowiadać, że oni są teraz lepsi, bo Paul ich podszkolił gdzieś tam na niewidoku. No właśnie, a poza tym pamiętajmy o tym, że w książce jak oni zaatakowali Sitch, to potem większość umarła, część musiała uciekać przed starcami, kobietami i dziećmi, co oznacza, że Fremeni musieli być naprawdę dobrzy. Tak, było to oczywiście. Oj. Tak jest, tak. Było. Nieważne jakim koksem będziesz, ale jak cię babcia z laską po osiedlu goni, to... No, słuchaj, fremańska babcia, to jest, wiesz, bój się. Ale tu jest, no właśnie, my o tej zmianie nie mówimy, a ona rzeczywiście, zanim przejdziemy jeszcze tam do Chani i tak dalej, ta zmiana, której nie było, no to oczywiście kwestia dziecka, Paula i Chani, no ono zostało wycięte i szczerze wątpię, żeby się pojawiło. Leto drugi V1. Leto drugi, wersja pierwsza, tak. Wątpię, żeby się pojawiło, chyba, że niektórzy tak rozkminiają, że może Chani była na niego taka wpieniona pod koniec filmu, bo ona była już brzmienna z tym młodym. I ona myślisz, może poroni na przykład albo coś. I będzie taka drama z tego właśnie. Ale nie wiem. Jak dla mnie po prostu wycięli ten młodek, wycięli tego... Leto ja V1 też tak mi się wydawało, więc zaskoczyłeś mnie z tą teorią spiskową. Jak chcesz sobie ją jeszcze trochę nadinterpretować, to czy tam był taki wątek właśnie, że kobiety fremeńskie jak były zakochane czy coś, to nosiły coś niebieskiego czy coś? Tak, chustę taką. A to nie było na znak żałoby przypadkiem? Mi się wydawało, że to zielone było na znak żałoby, żonami, kurczę. No mi też się wydawało, że to bardziej coś z miłością związane było niż z żałobą. Bo później Chani chyba na koniec... Ona nosiła taką niebieską. Tak, albo na ręce, albo na czole, a później na koniec ona chyba ją zdjęła całkowicie. Ja tak próbuję sobie odświeżyć chyba coś w głowie, takiego, co widziałem. Się, no, ale chyba, kurczę, wiem, że było coś z żałobą, ale na ślub możliwe, że na ślub. Ale chyba zielone, tak. Masz rację, że były jakieś, mi się wydaje, że były dwie różne. Może w książce. Owinęła wokół ramienia, tutaj dostaję info. To tak, a znaczy? Potem miała na głowie zawiniętą. No, na pewno miała na głowie, tak pamiętam. Miała, no. Się dowiemy, no ale... Czyli zrzuciła go, bo zrzuciła chustę. Tak, no a to by miało sens, nie, wtedy? No słuchajcie, gdy już się coś... Pewnie w sensie. Myślę, że możemy do tej Chani już nieszczęsnej przejść. Zajmie to tutaj jednak... Ciężko mówić o tym filmie, nie mówiąc o niej. No właśnie, ale zanim do tego pójdziemy, jeszcze... Omówmy sobie inną dużą zmianę, która miała miejsce w pierwszej części. Ale to bardzo krótko, bo ta zmiana była też bardziej kosmetyczna niż w historii. Tu chodzi o Lieta Kainsa. No w pierwszej części wiadomo, że dostał podwójnego swapa, bo dostał i gender swapa, i race swapa. I nie był już Lietem Kainsem. Chyba on miał włosy chyba blond albo rudy, nie pamiętam do końca. Tylko był Lietuwą Kainsową i był afroamerykańską kobietą, nie? To jest zmiana, która dużo można było o tym mówić i dużo się roztrząsać, ale prawda jest taka, że z wyjątkiem jakby zmiany aparycji, to nic z tej postaci za bardzo nie zmienili, nie? No, prócz sposobu śmierci, tak naprawdę. Więc to jest właśnie ciekawostka, zmienili aparycję bardzo mocno, a nie zmienili zupełnie nic w tym, co kim, no pomijając oczywiście okrojenie roli. Ale tak to nie wpłynęła w ogóle ta zmiana na historię w żaden sposób oraz na rolę tej postaci w historii. Faktycznie nie wpłynęła i na dodatek by nie musiała wpłynąć, nawet gdyby poruszyli wątek tego, że Chani jest przepraszam, Chani, stare nawyki. I tak, Chani, ten wątek, tak, to się nie pojawiło, tak. Że Chani Ania jest córką Lieta. Tu nie ma tego w ogóle, no to... nie ma tego konotacji, tej powiązania między nimi. Nie ma, ale no, zamiast jej ojcem mógłby być po prostu jej matką, więc no to są takie zmiany, które szczerze mówiąc nie wpływają jakoś negatywnie na film, prawda? Bo w ogóle na fabułę to jakby, to... Tak. Aparycję zmienili, tak. Był chłopiec, baba, ale kompletnie to nie dotknęło właśnie warstwy fabularnej. To na tym nam bardzo chyba zależy. No myślę, że to jest ale istotne. Ale to mówi się też wcześniej odnośnie tej Lady
Fenric? Tak, Fenric, tak, że jej męża też nie było, ale ona jakby troszeczkę go zastąpiła, nie? Znaczy, ale on właśnie nie było to jakoś złe. Tak naprawdę to... No on był fajną postacią, ale nie był potrzebny, żeby tą historię pchać do przodu, nie? Poprowadzić do końca, nie był potrzebny. Z drugiej strony też Imperator, właśnie, to ja wiem, że tą Chani, ja ją przyciągam do Chani na koniec specjalnie, w sensie na potem, bo ja wiem, że to będzie o Chani, to będzie, wiecie, Imperator. Nie podobało mi się to, co zrobiono z Imperatorem. Mianowicie, Imperator był bezradnym staruszkiem, no. Aktor spoko, tylko że on nie miał tam nic do roboty właściwie. Bardzo mało go było. Znaczy, on miał bardzo ważną rolę, on miał pokazać, że jego córka jest fantastyczna i mądra, prawda, i to ona tak naprawdę właśnie, będzie teraz politycznie ciągnąć wszystko do przodu. I Rulanka. A zapamiętałem go z tego, że jak dostał list i go przeczytał, to wypuścił go z ręki i wygląda, jakby miał się przekręcić ze strachu. A potem całował pierścień. Czegoś tu brakowało pod koniec. Ja nie widziałem w tej postaci gościa, który zdobyłby szacun u Sardaukarów. No. Który by zdobył chyba szacunek u kogokolwiek, u tych wysokich rodów też. No, taki... właśnie. On wyglądał jak taka totalna marionetka Bene Gesserit. Tak. Taki jakby wyszedł z domu starców. I taki, no... Też jak on miał rządzić... Trochę nie ogarnia. Bardzo, ja właśnie też zastanawiam się, czy to dlatego, że go było bardzo mało, czy dlatego, że po prostu niewiele mówił, czy dlatego, że po prostu w ogóle małe miał znaczenie w tym filmie. On po prostu był, kropka. I to przypomina mi niektóre postaci ze sceny politycznej, ale to nie będziemy takich tematów poruszać. To w głowie mi się urodziło. Zmarnowali trochę tego aktora, moim zdaniem, bo to jest bardzo dobry aktor, on mógł bardzo fajnie zagrać. I miałem, jak się dowiedziałem w ogóle, że on będzie grał, mówię, trochę stary, ale chyba fajnie wyjdzie, zobaczymy, nie? Bo ja trochę widziałem go, on był już starszy, ale był krzepki jednak, Imperator. A tutaj mi się wydaje, że to wszystko są takie celowe zmiany, które mają mimo wszystko umniejszyć trochę rolę męskich postaci w tym filmie i część tej właśnie sprawczości i tych cool rzeczy czy akcji przekazać kobietom. Z tego względu, że po prostu no, mówi to reżyser, prawda? Bo jest wywiad z Villeneuve'em, który mówi wprost, że czy nie dowierza część moich widzów temu, ale mówi wprost, że jeśli miałby opisać swój film jednym słowem, to jest to słowo kobiety. Więc jak najbardziej to zrobił, jak najbardziej to w filmie widać. No, nawiązuje do tematu filmu, jaki przygotowuję właśnie na kanał. To będzie ostry film, dlatego długo mi idzie, ale to tak, nawiązuje. Ja wiem, o co chodzi, nie będę... Też się szykuję, więc ciekawe, czy będziemy mówić o tym samym. Ale to bardzo dobrze. No więc widać, że tutaj Paul jest jakby ma trochę mniejszą rolę, Chani ma trochę większą, Imperator ma trochę większą rolę, mniejszą rolę, a za to Irulana ma większą. Lorda Fenringa nie ma, jest Lady Fenric, która tutaj przejmuje jego również, no, jego czas ekranowy, powiedzmy. Jest Jessica, która zawsze była ważna i też ma... A Jessica jest paradoksalnie właśnie mniej ważna, bo mniej robi też właśnie takich... W ogóle nie rozmawiam taki słab, bo jak sobie przypominałam książkę w zeszłym tygodniu, to w książce dochodzimy do takiego momentu, gdzie już Paul zaczyna nakręcać fremenów religijnie, a Jessica ma takie, nie, stój, co ty robisz? Oni już całkowicie cię postrzegają jako figurę religijną, nie? A w filmie jest wręcz odwrotnie, nie? Że ta Jessica go tak pcha do tego, żeby on został. Ale jest taki jeden moment. Kiedy mówi jest właśnie, nie przesadź, moment. Tak, on tam właśnie zaczyna tak, tak, tak. A ona, nie przesadź właśnie i wtedy to okay. Myślę wtedy. Ale to jest tylko takie, nie przesadź, o dobra, teraz okej. Dobrze okay. Robisz, ale nie przesadź. No, jeszcze tak odnośnie Imperatora właśnie i tego, co powiedzieliście, że on był taką marionetką, że tak wyszedł na taką marionetkę Bene Gesserit, to przez to, że był taki słaby, w sensie ukazany jako taka słaba osoba, to mi się wydaje, że też fajnie to pokazuje, jak bardzo wszystko, cała polityka jest skorumpowana i zmanipulowana przez Bene Gesserit i teraz nagle pojawia się Paul, który ma to wszystko odwrócić. Mm-hmm. Że on jakby w kontraście do tego, kim powinien być Imperator, żeby być silną figurą, Paul zaczyna taką być, bo no jest dosyć potężny, ale pokazuje po prostu, że teraz idzie nowe. Idzie coś, co wywróci stary porządek. Tak to odebrałem. No, okej, okay, no można tak interpretować. Tak, racja, to tak to wygląda, no bo to Paul był taką figurą przecież, nie? Jak to mówią, będzie jakiś plus z tego minusu. Możliwe. Zresztą nie bez powodu. Przecież ten spisek, jaki jest później w Mesjaszu Duny, no Bene Gesserit są oczywiście jego częścią, tak, tego spisku. Razem jakby inaczej. Z kilkoma innymi frakcjami właśnie. Także one jeszcze się będą pojawiać, będą jeszcze knuć.
No i mam nadzieję, że też te inne frakcje też pokażą właśnie, mówię, i Gildia, i Tleilax. To są ważne. Ciekawe, czy będzie Gola w ogóle, czy będzie Duncan Idaho. Bardzo mnie zastanawia. Duncan Idaho, aka jak tam było, Hoyt? Ojej, on miał jakieś imię. Miał jakieś imię, no. Ale... No, coś na H, coś na H. No. Właśnie. Także zobaczymy jak to z tym wyjdzie. O, jeszcze a propos tego, rozmawialiśmy wcześniej o zmianach i o czymś tam, i o bohaterach chyba też. W każdym razie ja chciałam ponarzekać, że Stilgara zmienili w takiego fanatyka. Tak, taki comedy relief. On jest takim comedy reliefem trochę i mi się to nie podobało. Bez powodu memów powstaje, prawda? On jest Gimlim Dune. Znaczy nie, fajne, znaczy... Śmiechłem, jak widziałem tamtego, że no Lisa de Graib, ale to nie do końca ta postać była, nie do końca... I że cokolwiek tam Paul nie zrobił, to on potem gdzieś tam w tym słowiańskim przykucu do innych, widzicie? Tak, on jest po prostu skromny i się nie przyzna. Bo ja tu bardzo był fajny moment w książce, w którym Paul, i to nie, to teraz parafrazuję, ale to było dosyć podobno opisane, że Paul się trochę przeraził, gdy zauważył, że Stilgar z przyjaciela stał się wyznawcą. Tak, to był bardzo mocny moment. Zresztą. Bardzo mocny moment, tak. A to on od samego początku jest już takim wyznawcą, dywanikiem w pewnym sensie. No, właśnie tak. Tak, jak zabij mnie, ja jestem gotowy umrzeć, masz tu, zabij mnie. Tak jak mówiliście, że śmiechliście, no to ja też się tak trochę... Nie wiem, czy chodziło do końca o to skojarzenie, robiąc postać Stilgara, ale mi się to skojarzyło z Monty Pythonem, jak jest żywot Briana. Jest ta scena, oczywiście! Tak. Nie jestem Mesjaszem! Tylko Mesjasz by tam zawsze... Ja widziałem gdzieś porównanie tych właśnie scen i miałem... No tak. Tak. Ja też właśnie tę scenę później sobie właśnie obejrzałem, mówiąc od Briana. Biorąc pod uwagę, jak poważnym filmem jest Duna i takich środków raczej poważnych używa, to chyba nie jest to celowe nawiązanie. Ze strony laików, ludzi, co książki nie znali, oni mówią, że im się bardzo podobało, że trochę takiego właśnie takie rozluźnienie atmosfery i tak dalej, ale no jak dla mnie to nie do końca tak miało być. No to nie taki miał być ten Stilgar. Stilgar mi się dużo bardziej podobał w pierwszej części filmu. W pierwszej części filmu rzeczywiście Stilgar był Stilgar. Było wiele poważniejsze. Mm-hmm. Był naibem, był dowódcą Fremenów, nie dziadkiem, co w chustce chodzi, Lisa de Graib, nie? Także... Mm-hmm. Kimś na kogo jak patrzyłeś, to się bałeś. Tak, taki respekt teraz... od razu wzbudzał. A teraz miałeś wrażenie, że z nim to na piwo pójdę na pewno. Nie ma opcji, że nie. Tak. Racja. To jest ta zmiana, co mi się nie za bardzo, nie? Tam... I uwaga, paradoksalnie, to jest taki teraz paradoks, łatwiej mi dużo jest przełknąć taką zmianę tego Leta Kainsa, Gender Swap, Race Swap, gdzie nie zmienili zupełnie jego w historii i w sumie płeć czy rasa tej postaci nie miała wpływu właściwie na nic. Zwłaszcza w tym uniwersum, prawda? Zwłaszcza w tym uniwersum, kobiety tak. Są potężne i mężczyźni są potężni, no i też wszystkie rasy mogą być w dowolnym miejscu, no bo mamy podróże kosmiczne. Tak, to nie jest... Nie wiem. Zresztą w Dune chyba wszyscy już byli powiedzeni, że mają oliwkową cerę, bo ludzkość się już tak wymieszała, że. Sami Fremeni byli przecież przybyszami na Dune. Oni nie żyli tam od początku, to oni też tułali się przez jakiś czas po galaktyce. Więc tak, no mamy. To jest inny świat zupełnie. To nie jest Wiedźmin, gdzie macie przecież wiochę zabitą trochę na północy i ona powinna być bardzo hermetyczna, a macie wymieszankę tam w tlisie, nie wszystkiego. Także to racja, ale właśnie jeśli chodzi o fabularne rzeczy, no właśnie, no też pytanie, czy ten Stilgar fabularnie, jego zmiana miała taki większy wpływ, bo i tak miał być jego wyznawcą, no tu można by się sprzeczać, z pewnością to jeszcze, powiem wam tak, to jeszcze mógłbym przełknąć tego Stilgara, tak, ale co do Chani. I teraz się zacznie. Temat powracający. To do Chani, no to teraz słuchajcie, omówmy sobie Chani. Co o niej sądzicie, moi drodzy? Co, jak tą zmianę i w ogóle... Może tak, najpierw tak. Jak w ogóle postać Chani odebraliście jako postać Chani? No nie, może proszę, jako postać w filmie? Mhm. A jak jako adaptację Chani z książki? To pierwszy ten lepszy. Oddaję głos. Nikt nie chce. I chodzi ci o to, jakbyśmy odebrali Chani, gdybyśmy nie czytali książki po prostu w filmie samym w sobie, a potem jako adaptację. A potem jako adaptację, tak. Wiesz co? Mnie Chani nie kupiła w ogóle, nawet jeśli bym się była w oderwaniu od książki, bo w wielu miejscach ona
dla mnie się zachowywała po prostu nielogicznie. Mhm. Na przykład ja odniosłam wrażenie w filmie, że Chani wierzy w to, że Paul widzi przyszłość. No prawdopodobnie miała tego dowody, no bo układał te plany, no już nie pokazali nam tego, ale no, Fremeni wygrywali. No i jak z nim rozmawiała o tym, no to odniosłam wrażenie, że mu wierzy. Ale mimo to, kiedy on jej mówi, że widzi jedną bardzo wąską ścieżkę, która prowadzi ich do upadku ich wrogów, to ona traktuje go jakby jak wroga, który chce nieszczęścia Fremenów, no i idzie realizować swój jakiś własny plan, ucieka od niego, mimo że ma powiedziane, że wszystkie inne plany skończą się zwycięstwem Harkonnenów, a wszyscy wiemy, że zwycięstwo Harkonnenów nie będzie dobre dla Fremenów, no bo oni już zaczęli ich wybijać. Bardzo ciekawa uwaga. W ten sposób a teraz by się ale... by zrobili to jeszcze bardziej, bo chcieliby się też zemścić. No dokładnie. Już nie jest tak, żeby ich to oszczędziło. No i czasem w życiu człowieka są takie sytuacje, gdzie wybieramy po prostu mniejsze zło. Zło to zło. To nie jest Geralt. Nie? To zło to zło, tego Boże. Nawet Geralt wybierał mniejsze zło przecież często, no. Tak. Zresztą mnie to nigdy nie przekonywało, że nie można wybierać mniejszego. No są takie sytuacje, gdzie po prostu no masz do wyboru, albo świadomie wejdziemy w tą narrację, gdzie mamy proroka, ale my wiemy, że to jest jakby fałszywe, więc spróbujemy się z tego jakoś później wyplątać, albo wybierzemy inną przyszłość, w której no, na zasadzie 100% nasze plemię umrze, a robimy, słuchajcie, wszystko dla dobra plemienia. Tak, jak to właśnie ten, to jest przyszłość Kononowicza, tak? Niczego nie będzie, nie? To właśnie Chani wybrała tą przyszłość, ale tu przypomniałaś o tej scenie mi, bo w ogóle rzeczywiście tak, i w sensie o tej korelacji między tym, że Paul mówi, jest jedna opcja, jak to zrobimy, to wtedy będzie dobrze, a Chani właśnie wtedy, to... no rzeczywiście, to nie ma sensu, no? Tak. No? Tym nie, ale tym tak jak powiedziałaś, że ona się wydaje, że ma jakiś swój plan, ona idzie go realizować. Tylko jaki to jest plan? Jakby... Nikt, on nie jest prorokiem, on chce nas zniewolić. No i dobra, i co ona chce tym osiągnąć? Jakby, do czego to prowadzi? No, czy no, gdzie ona w tym robaku teorię, idzie? Że ona po prostu chce odjechać i jakby nie mieć nic wspólnego z całą tą sytuacją, ale biorąc pod uwagę, że jest jedną z głównych bohaterek, to nie wydaje mi się to prawdopodobne, żeby ona, wiecie, chciała po prostu w stronę zachodzącego słońca pojechać no na tak. Wielkim Czerwiu i już więcej nie brać udziału w akcji. Mam wrażenie, że raczej będzie robić... No nie wiem, że będzie próbowała potem przemówić do głowy części Fremenów, tej jakby, która nie wierzyła, więc może tu będzie to, co mówiliście, że w Mesjaszu Duny są ale... znowu dwie frakcje, więc może ona będzie jej przewodzić? No jakoś. Właśnie ja się tego boję, bo ta... ten podział na te dwie frakcje, a raczej to była taka mała grupka Fremenów zbuntowanych. Oni byli zbuntowani, ale bardzo niebezpieczni i bardzo duży wpływ miał, jakby w większym planie ich właśnie wpływ miał... był bardzo destruktywny na duże rzeczy. Także jeżeli oni zrobią z Chani to, no to tak naprawdę to mi się nie klei zupełnie. Jakby Chani w tym planie tej frakcji Fremenów, tych niewierzących, nie klei im się zupełnie. Jakby ścieżki się rozchodzą kompletnie nagle tak. Tak. Tym bardziej, że... Nie łączy się to. Samo zakończenie przecież, no przecież Chani w Mesjaszu Duny jest brzemienna i rodzi później dzieciaki, tak? I to jest bardzo jakby to się bardzo wiąże, jakby to, że ona nie jest wrogiem Paula, ona jest jego największym sojusznikiem, ona jest jego największym oczkiem głowy, miłością. Dokładnie, jej śmierć jest, spoiler dla tych, co nie czytali, jej śmierć jest dla Paula, jest tak naprawdę jest triggerem wielu rzeczy. Także... No właśnie. Ale nie wiem, czy zauważyliście ten kontrast, tylko jeszcze to powiem, a propos zakończeń. Końcówka pierwszej części, gdzie jakby Paul ma tę wizję i gdzie jest Chani i Paul, jak oni wracają chyba właśnie na Caladan, jakkolwiek, tak. Że ona stoi obok niego i ona wygląda jak taka po prostu, no, tak jak powinna się zachowywać. Stała taka dumna obok niego zawsze, że jesteśmy razem, cokolwiek nie zrobisz, wiem, że robisz to, bo wiesz, że tak będzie najlepiej. I oglądając tą końcówkę, to sobie myślisz, okej, czyli w dwójce będzie więcej tego. I nagle w dwójce jest kompletna przeciwność. Właśnie. To też są drogą. Do czego się odnosiła ta wizja? Ta wizja była inna, no właśnie. Ta wizja była inna niż to, co... No. W ogóle jest smutne, bo czasem jak chce się pokazać w filmach właśnie te kobiety jako silne, co ogólnie jest spoko, to gubi się trochę rzeczy, które sprawiały, że one były silne. Mhm. Na przykład w książce, w
Dune'ie bardzo mocno jest podkreślone to, jak Paul polega na Hani i na jej mądrości i na jej obiektywnym spojrzeniu na różne rzeczy, choćby w tej ostatniej scenie, co jest dla mnie też mega mocne, gdzie ona oczywiście no, trochę się czuje jakby zraniona tym, że on będzie weźmie ślub z inną kobietą, ale po pierwsze jest w stanie jakby przejść właśnie znowu dobro plemienia nad jakby osobiste sprawy, to po pierwsze. Tak. Po drugie jest dość inteligentna, by zrozumieć, że polityka to jest coś innego niż życie prywatne i że to, że on się żeni z jakąś kobietą, nie znaczy, że będzie miał co do niej jakiekolwiek uczucia. A po trzecie tam Poli w ogóle mówi. Tak. Obserwuj, co się dzisiaj dzieje, bo będę tam potrzebował twojej mądrości, będę potrzebował spojrzeć na to właśnie twoimi oczami później. Tak, no i jest też dialog zresztą między nimi, że i to i z Polem, i Chani, i z Jessiką, że to Chani będzie zapamiętana w ich historii jako żona właśnie Muad'Diba. I ja mam wrażenie, że tutaj trochę jest często w filmach, w komediach romantycznych jest taki wkurzający wątek, gdzie dzieją się rzeczy, bo ludzie ze sobą nie rozmawiają. Nie? Że ten nie powiedział, tej ta nie powiedziała, temu ta się obraziła na niego. Problem rozwiązałby się przez jedną gdyby tylko porozmawiali! I tu właśnie miałem takie wrażenie, no kurwa, kiedy oni porozmawiają, przepraszam bardzo za ten, nie? Kiedy oni normalnie pogadają sobie jak dorośli ludzie? Nie pogadali. Nie ma. Bez sensu to kompletnie jest. No. Ale to... No to mnie bardzo właśnie irytowało, bo ona na koniec, jakby okej, okay, chcieli zrobić z niej silną postać, a ona na koniec strzeliła focha. No ciężko to inaczej odebrać, zwłaszcza, że ona przez pół filmu zaczyna być coraz bardziej obrażona na Pola. Trochę ja nie rozumiem trochę dlaczego. Jeszcze sam za zakończenie mogę to sobie uzasadnić, faktycznie kochała go, więc jej emocje wzięły górę nad intelektem. Właśnie no, zdarza też się. Chciałam teraz... trochę jej wybronić pod kątem tego, że ona uciekła i w ogóle zapukała, taka wkurzona uciekła z tej sali, bo oni nie porozmawiali ze sobą, także to nie jestem w stanie tego, zrozumieć. Uważam, że mimo wszystko ludzie powinni być w stanie myśleć, nawet jak mają silne emocje, ale nie każdy jest w stanie, więc okej. Okay. Ale wcześniej, gdzie Paul przez cały film jej mówi, że cały czas robi wszystko, będzie żeby dobrze, właśnie Chani. Nie będzie być dobrze. Tym wybawicielem Fremenów, żeby oni sami, że on się tak stara, a ona mimo to jest na niego coraz bardziej wkurzona i ja trochę nie rozumiem dlaczego. W sensie, czy ona uważa, że on kłamie i nie robi wszystkiego, co w jego mocy, żeby było dobrze? No właśnie, czy, no, tak jakby skąd... obraża się bez powodu. Też tak jakby ona nie zrozumiała całego kontekstu sytuacji, bo ona się obraziła o to, że faktycznie on wziął sobie żonę, ale to ze względów politycznych, ale jakby ona nie zauważała, że jesteśmy w momencie tak kluczowym, zmienia się imperator, to jest najważniejsze wydarzenia w całym znanym nam wszechświecie, obraża się. Ja biorę czerwę do domu, ja wyjeżdżam do mamy. Nieważne, co się stanie z Arrakis, z Fremenami, z moimi ludźmi, z kimkolwiek. Dobro plemienia, dlatego ucieknę. Tak. Ale mi się tak strasznie podobał ten mem, gdzie Chani mówi... Lisan Al-Gaib musi być Fremenem, na co ten Stilgar jej mówi Chani, wiesz, że Lisan Al-Gaib tam dosłownie znaczy, nie pamiętam, przybysz z innego świata, czy coś tam. Ustawił. To można sobie poprzenosić na inne rzeczy też, ale no faktycznie komiczne to było. Ja tutaj trochę powtórzę to, co mówiłem w mojej recenzji. To jest bardzo grząski wątek, to co oni zrobili z tą Chani. Że gdyby jeszcze... I to jest najzabawniejsze właśnie tym najbardziej takie kuriozalne i mnie najbardziej irytujące, jak tylko tym pomyślę, to jest właśnie to, że wszystkie zmiany w tej postaci, bo zmian było bardzo dużo w tej samej postaci, przecież ona w książkach była właśnie Sayadiną. Była jednym z tych elementów religijnego kultu fremeńskiego. Miała bardzo ważną rolę, w tym kulcie. Fremeńskim kulcie, no. Mhm. Narodziła mi się teoria odnośnie trzeciej części. Momencik, zaraz się podzielisz. Tylko jest no. Ale okay. Nie może być kapłanką, bo pamiętaj, żeby kobieta była wartościową bohaterką, musi walczyć. Być wojownikiem. Musi być wojownikiem. A propos, inne role nie są. Tutaj też swoją drogą, ona walczyła, ale nie odebraliśmy jej jako, że ona jest jakaś super dobra. A w książce była przecież scena, gdzie nawet tam Paul sobie spał w wizji,
budzi się i tam jakiś rozgardiasz, jakiegoś trupa wynoszą. Coś się stało. No ten chciał się wydać na pojedynek, uznałem, że nie będziesz na niego marnować czasu, to ja go zabiłam. I chciałem go tak, wiesz, casualowo wzięła, gościa zjęła, nie? I on był ten zaskoczony w ogóle, nie? W ogóle, no ale kuma, okej, wojownicy fremańscy są twardzi, nie? Czani sobie, no... Po co będziesz na niego marnować czas, nie? A tak to... I nawet powiedziała, że... No i teraz widzisz, każdy, kto będzie chciał się z tym zmierzyć, będzie wiedział, że najpierw może zginąć ode mnie, nie? I to było bardzo fajne. A tego tu nie było właśnie w książce i właśnie. No to jest to, co powiedziałaś, że... To Chani jest paradoksalnie... Jest słabsza i głupsza niż no. książkowa wersja. No, więc to takie... Ale ja bym był w stanie to wybaczyć wszystko. Gdyby tylko pod koniec filmu to wyprostowali. Tak, bo ja tak jeszcze tak oglądałam, no i nie podobało mi się to jakoś super, ale było cały czas w miarę w porządku i tak myślałam, że będzie okej, okay, a potem właśnie ten foch na sam koniec jakby po prostu pogrążył tą postać, która mogła jeszcze spokojnie wyjść tak w miarę na zero. Tak. Chociaż też chyba moi widzowie mnie przekonują, że to jest też jednak gra aktorska Zendayi, która dodatkowo miała scenę, kiedy była, mówię, o tu nawet fajnie, ale na ogół no niestety Zendaya gra zwykle Zendaya. I ja nie wiem skąd to jest, no dobra, tu możemy, nie będziemy... A co jeśli właśnie, bo tak sobie pomyślałem o tym, o kolejnej części, o tym, że mówiliśmy, że będą próbowali Paula zabić i teraz w końcówce też było inaczej niż w książce, bo Rody sprzeciwiły się intronizacji Paula, a w książce się nie sprzeciwiły. Bo nie chciały, żeby rozpieprzył Arrakis i pola przyprawowe. I co jeżeli w trójce będą spróbowali zrobić tak, że przekonać Rody, spiskować z Chani, żeby ona zbliżyła się z powrotem do pola, żeby go zabić, a ona też będzie do tego zmotywowana, ale jak już się do niego zbliży, to stwierdzi jednak, że miłość bierze górę nad zemstą i urodzi mu te dzieci. Wiesz co, ja... Taki... Powiedziałeś teraz coś bardzo... Coś, co mam nadzieję, że się nie stanie, bo oni... Ale nie, no to będzie, to będzie złe. Tego nie zrobią, bo oni mogliby wtedy wyciąć mogliby Duncana Idaho i zamiast Duncana byłaby Chani, która miałaby być podwójnym agentem. A nie musieliby go wycinać. Po prostu jakby Chani zawiodła, to by wsadzili Duncana jako opcję B. Nie wiem, ale nie, no, nie zrobią tego. No kto by Jasona tego? Dobrze mówię, Jason Momoa, tak? Momoa. Kto by go nie wziął do filmu? No oczywiście, że on będzie w filmie, to jeszcze zwiększy sprzedaż, nie? No to musi on być, no. Musi wrócić Jason. No tak. Także to ale mam nadzieję, że ta teoria po prostu się nie urzeczywistni, ale tak spłynęło na mnie jak grom z jasnego nieba. Jak połączyłem kropki, pewne. Niebezpiecznie. Też wydaje mi się, że scena obudzenia Paula z transu też była z punktu widzenia Chani. Dużo fajniejsza w książce, bo znowu jakby Chani miała tam fajne przymioty, bo tutaj po prostu ona była częścią przepowiedni, którą jeszcze na dodatek nie wierzyła, ale więc musiała użyć tych swoich łez, prawda, żeby obudzić Paula, wymieszać je z wodą życia. Więc po pierwsze to mnie totalnie gubi, bo skoro ona to zrobiła i to zadziałało, to czemu ona dalej nie wierzy w przepowiednie, skoro jej jak najbardziej się jej rola tam spełniła. Ale w książce ona jakby musiała pogłówkować trochę i ona wymyśliła ten sposób, bazując na tym, że znała Paula, że wiedziała, jakie on tam ma wizję przyszłości i nad czym się zastanawia i potem wykminiła to, żeby wziąć tą truciznę i mu tam do nosa przyłożyć, żeby on ją powąchał, żeby się obudził, no nie? Więc załatwiła to intelektem, a tutaj po prostu przyszła, zrobiła to, co kazała jej przepowiednia i koniec. Tak. No to tak, racja. Znaczy, ten wątek to przepowiednią, jak dla mnie trochę naiwny zrobili, ale no chcieli jej pokazać, że ta Chani jest ważna i że... Ale mocniej tam... by wyszło, gdyby ona nie była elementem przepowiedni, no nie? Właśnie. Jak, skoro ona kicha na te wszystkie proroctwa, no to czemu próbujemy jej... No nie, skoro, no? Że ma być ważnym elementem proroctwa i pokazują ją na ważną, a na koniec... Próbujemy istnieje to proroctwo, ale ona i tak nie działa wierzy. Wbrew temu. Power a na koniec jeszcze w ogóle wymazujemy wszystko. A tak to by mogła cały czas twierdzić, że nie ma żadnego proroctwa, że to wszystko jest ściema, to by miało więcej sensu. W sumie tak. No właśnie. Oj, ta Chani, kurka woda. Widzicie? Ona ma... Zauważcie, na jak wielu płaszczyznach ta postać została... To nie jest to. I myślę, że bylibyśmy w stanie wybaczyć naprawdę lwią część z tego, gdyby właśnie nie to, że koniec końców ta historia w tym momencie... Ja to zawsze widzę jako taki
takie tory i taki wagonik po torach jadący. Ten wagonik nie jedzie już po tych torach. Wagonik Chani, on sobie odjechał gdzieś tam. I teraz pytanie, czy on wróci na te tory znowu, bo jeżeli nie wróci, no to pociąg pojedzie bez części wagoników. Ja się obawiam, że to jest jak w kreskówkach, że są właśnie takie tory, jedzie po nich wagonik, a potem się okazuje, że te tory się kończą nad przepaścią, że ten wagonik już tak wyleciał. Leci i już no właśnie, wróci. No właśnie, na razie Chani jeszcze jedzie po innym torze, ale jedzie. I pytanie, czy poleci, czy... Jedzie na czerwiu, więc... Siedzę na koniu i jadę na czerwiu. No właśnie. A tu akurat właśnie też wspomniałeś o tej zmianie odnośnie tej decyzji końcowej, tak? Że to jednak, wiesz co, te rody cię nie przyjęły jako imperatora i teraz będzie atak. To dla mnie też było takie... No dobra, nie było gildii, gildia też powinna być, bo to przecież gildia zarażała. Nie niż tej przyprawy, stary, nie rób tego, nie? Ale tym rodom też powinno na tym zależeć. I rodom też. To jest najcenniejsza rzecz w całym... No właśnie, ja trochę to rozumiem. Na zasadzie... Ja nie, teoretycznie... no, mamy całą tą szaradę, że on się żeni z tą córką imperatora, więc jakby tutaj żeby to było prawnie się zgadzało, nie? Władzę, tutaj im jeszcze grozi i wychodzi na to, że całe jego planowanie to wszystko jest po nic. Ta cała szarada właśnie, to wszystko, to po co to było, nie? Po co to całowanie pierścienia, imperator, po co ten tutaj ta Irulana? I rozumiem z drugiej strony, że oni chcieli w ten sposób przyspieszyć tą właśnie ten dżihad kosmiczny. Bo dawajcie, teraz pakujemy się w ogóle, to że ci formalni od razu skoczyli na statki. Yeah, lecimy, panowie, balujemy w galaktyce. To było takie... Rozumiem zamysł, że chcieli przyspieszyć ten proces. Pokazać, że rzeczywiście w kolejnym tomie już będzie galaktyka w zgliszczach. Jest, będzie już tam, wszystko będzie dżihad spełniony. Ale to takie trochę właśnie, no właśnie, po co ta szarada była w związku z tym? No. Ale teraz właśnie to wszystko sprawia, że ciężko moim zdaniem sensownie będzie zamknąć film w trzech częściach, bo końcówka dwójki otworzyła tyle wątków, które wymagają sensownego naprawienia, że trzeba poświęcić dużo czasu w kolejnym filmie, żeby to było zrobione dobrze, a i tak jest mnóstwo rzeczy do pokazania, więc no rzeczy mi się przestają spinać. Jak dla mnie nie mogą, chyba muszą zrobić teraz jakiś przeskok czasowy, przynajmniej jakiś krótki w miarę. Muszą zrobić, bo inaczej będzie ciężko. Wiecie, ten obraz jak w Gwiezdnych Wojnach. Zaczyna się film i lektor czyta, co się stało pomiędzy częściami. No, ale to łatwiej byłoby zrobić przeskok czasowy, jakby właśnie te statki nie atakowały, nie? Bo tu się zatrzymujemy na tym, że jakieś polityczne rozwiązanie zostało wprowadzone, no i następny film zaczyna się i nam opowiada, czy to zadziałało, czy nie. Że trzy lata później coś tam. Tak. No dość... Jak tego nie zrobią, no to no Jessica nie może być cały czas w ciąży z tą małą. To by było dziwne. Bo basem też, no też, nie wiem, nie powinno być. No, pierwszy w świecie tak zwany późniak. A wiecie, co sobie pomyślałem? Właśnie przyszło do głowy. Ej, co oni zrobią tak, że na początku kolejnej części Chani gdzieś tam na jakąś pustelnię ucieknie i tam będzie samotnie wychowywać ich wspólne dziecko albo dzieci. I... Dzieci w sumie, bo to oni się chyba urodziły się jako bliźnięta, nie? Wiesz co, tak, w sensie pominą to leto wersję pierwszą pominą i okay, leto okay, dwa okay. Wersję pierwszą pominą i po prostu będą dzieci, albo będzie samo jedno dziecko i po prostu to dziecko jakoś później coś mu się stanie i nie wiem, co chyba, ja coś tak pomyślałem, dziecko że oni mogą... Dziecko ojca. Nie, bardziej na tą Chani, wiesz, że oni się skupią, że ta Chani będzie sobie sama radzić jako samotna matka, potem Paul ją wkurzył i on odnajdzie. W ogóle zrobią jak w Gwiezdnych Wojnach. Leto II i jego siostra zbuntują się przeciwko swojemu ojcu, będą chcieli jak Dartha Vadera go dobić i potem Paul powie, Leto, jestem twoim ojcem. No jak już takie absurdy idziemy. Patrzcie, ile właśnie to otwiera takich rzeczy, co powiesz... No. No to nie tak powinno być, nie? Jakby... Jak oni to... I teraz, i przede wszystkim, jak do tej Chani teraz zapałać sympatią? Jakby pytanie, i teraz może uwaga, pytanie do widowni. Szanowni widzowie, czy ktoś z was zapałał sympatią do filmowej wersji Chani? Pomijając kwestię Zendai, uznajmy, że... czy ją ktoś lubi, czy nie lubi? Czy w ogóle... tą postać udało się polubić, tak? To mnie to zastanawia właśnie, absolutnie nie. Widzę, że tam odpowiedzi są jednoznaczne. A, no bo nas oglądają w głównej mierze ludzie, co to właśnie tam coś z książką właśnie. Są za pan brat, nie? Mnie to bardzo właśnie zastanawia, czy ktoś jako laik, czy ktoś, kto nie czytał książki i nie wie w ogóle, co to Chani powinno robić?
Czy dla niego jest, ale oczywiście to fajna ta postać była? Myślę, że na pewno znajdą się takie osoby, zwłaszcza tacy ludzie, widzowie, którzy lubią takie schematy. No właśnie tak jak mówiłeś na przykład z komedii romantycznych. Bo nie każdemu przeszkadzają te konflikty, że nie pogadaliśmy, to się kłócimy, no nie? No i jak ktoś na przykład by się tak mocno identyfikował, no bo jak sobie, nie wiem, wyobrazicie, że ktoś, kogo kochacie, no wziąłby ten ślub polityczny z kimś innym, no to na pewno nie byłaby komfortowa sytuacja, nawet jeśli byłaby konieczna. Więc może jak ktoś się tak emocjonalnie bardzo mocno utożsamia, no to ale jeżeli ona by się nie... Jeżeli ona by się nie obraziła o to, to o ile bardziej silną postacią by się wydawała, bo ona potrafi być ponad to, bo ona wie, jaka jest prawda, wówczas jakby się nie obraziła, to moim zdaniem wtedy by zyskała w oczach. No, to jest ciekawa uwaga, oczywiście. Bo by miała taką, że ona ma tak silną psychikę, jest pewna uczuć pola, wie, że to jest tylko mariaż polityczny i wie, jak ważną odgrywa rolę tutaj, że to ona będzie matką i żoną, a tamta to jest tylko... Jest pionkiem po prostu, nie? Tym bardziej, że jej rola w ogóle, mimo tych jej zmian właśnie w tej jej roli, to widziałem, że przez dużą część filmu ona miała być właśnie taką kotwicą normalności dla Pola. Miała go jakby trzymać w tym, że proroctwo i tak dalej, jakieś wizje i tak dalej, ale tutaj jest normalne życie i ty jesteś człowiekiem i w sumie wszyscy mamy jakąś tam... No jakoś tak miała go trzymać w tym wszystkim, że... Proroctwa, ale skarpety leto się same nie wypiorą, więc szoruj. Dokładnie, trochę tak. No i oczywiście jeszcze siła miłości. I dlatego też przez dużą część filmu byłem w stanie wybaczyć, że wierzyłem, że to dąży do fajnej kulminacji. Ta kulminacja w tym wątku nie była. Tak naprawdę tak od tej sceny, jak była ta wielka rada, to mam wrażenie, że tam ten wątek czani się zaczął sypać już konkretnie. Oni się na siebie patrzyli. Ale to była fajna scena. Mi się od tego momentu najbardziej podobała postać Pola, jak on tak stwierdził, że wszystko jedno, teraz biorę tych wszystkich Fremenów za mordy i idziemy atakować Harkonnenów. Wreszcie było cool. Tak, wyobraziłem, jak zażartowałaś, tylko sobie wyobraziłem po prostu, jak Chani mówi tam, Pol, weź się zajmij dziećmi, byłam czerwia na dziewiątą i muszę lecieć. Zauważyliście, że od kiedy... Mi się to bardzo skojarzyło z Anakinem bądź Darthem Vaderem. Kiedy ten Paul zaczął już być taki cool, to taką czarną pelerynę ubrał. Tak. Bo wcześniej miał takie typową tą dżubę miał właśnie, a potem na to dał ubrać taką czarną pelerynę i od tego momentu już był taki Paul trochę po tej drugiej stronie mocy. Nie? Paul Vader. Się tam? Paul Vader. Są porównania nawet właśnie klatek z filmów, jak Anakin wchodzi do świątyni Jedi i jak Paul idzie i że to po prostu jest tak, no... Wizualnie jeden do jeden niemalże, nie? I klimat też jest podobny. No, sytuacja nieco inna, ale... Ale faktycznie racja. Ale się zgodzę. No. I tu jest ciekawostka, bo właśnie z tego co wiem, to Herbert, jak napisał Dune, to dlatego napisał dosyć szybko i wydał Mesjasza Dune, i dlatego Mesjasz Dune jest taki króciutki, tak? W porównaniu do zwykłej Dune, bo to jest tak naprawdę dopiero to jest zamknięcie tej historii, którą on chciał przedstawić. On miał problem z tym, z tego co kojarzę, że wielu ludzi właśnie po pierwszej Dunie widziało w Polu tylko Herosa. To takiego typowego właśnie Herosa, taki Luke Skywalker taki, nie? Oni takiego widzieli, a to on nie miał być takim Herosem. I dlatego właśnie szybko tego Mesjasza wydał, żeby pokazać, że to nie do końca. To jest historia właśnie wzlotu i upadku. Widziałem w komentarzu ciekawe, że może to właśnie zostało tak zbudowane wszystko w tym filmie, żeby właśnie od razu pokazać tę wizję. Żeby od razu widz nie miał wątpliwości, że ten Paul to nie jest taki właśnie rycerz. Że zaczyna mu odbijać. Na białym koniu. Znaczy, no właśnie, on jest tak naprawdę postacią tragiczną i przede wszystkim jako taka powinien być pokazany, moim zdaniem. Bo on wiedział, że jest jakby cokolwiek nie zrobi, to się to stanie. Więc po prostu musiał grać tą rolę i musiał to robić, tak? W sumie tak. Właśnie coś takiego, jak robiłem film o nim, dlaczego nie jest bohaterem, to właśnie te wątki porównywałem, ale to jest też tak bardzo ludzkie dla nas. Rzekłbym, że on jest antybohaterem. On jest takim trochę antybohaterem. Tak. I że im większą władzę zyskuje, tym jakby ona bardziej go, powiedzmy, nie wiem, deprawuje, zmienia. Troszeczkę jak coś, co możemy w życiu zobaczyć. Na przykład, nie wiem, pracujemy z kimś, kolega zostaje kierownikiem i nagle się zmienia charakter o 180 stopni. Więc tu niektórzy właśnie strzelają, że to było zrobione po to, ale pytanie,
dlaczego w takim razie taczanie? Cały czas mi taczanie jest tym elementem układanki. Ja mam wrażenie, że to chodzi o to, żeby na końcu ona mogła powiedzieć, a nie mówiłam. Że ona zgadzam się. Jest mądra i ona to jakby widziała od samego początku, widziała jak Paul się pogrąża coraz bardziej. Mhm. Ona może była taką właśnie kotwicą dla widza nieco mniej rozgarniętego, że... nieładnie powiedziałem, ale że jak ktoś nie zauważa, że Paul idzie w złą stronę, no bo staje się bardziej epicki, to każdy pomyśli, że po prostu lepiej. A że Chani faktycznie... Tak, bo jest lepiej. Ale Chani faktycznie pokazuje, że mi się to nie podoba, to jest złe i że ona ma ci tak przypomnieć troszeczkę, że a jednak nie. To będzie niedobre. Tylko żeby ona jeszcze była mądra w tym, co robi. A tutaj jak czerw tutaj fajnie wyłożyłaś, to naprawdę dużo tych nielogiczności jest w tym, co ona robi. Mhm. Można to było zrobić trochę subtelniej. Na pewno. Ona jest bardziej taką, mniej przypomina mi zaprawioną fremeńską wojowniczkę. Mądrą kobietę przede wszystkim, też samą w sobie. A bardziej taką dzisiejszą nastolatkę w tym filmie. Takie miałem wrażenie. Trochę tak. Taką jakby zachowuje się jak może nastolatka, czy tam młoda kobieta, ale po prostu jakby ją wzięto z ulicy i wstawiono do Duny. To nie do końca powinno chyba być. Zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy już dzisiaj, Fremeni są strasznie nauczeni tego, że trzeba mieć osobiste wyrzeczenia właśnie dla dobra ogółu. No nie? Mhm. To jest u nich zasada numer jeden, której uczą się od małego. Nawet jak jest tam scena, jak Paul ujeżdża czerwia po raz pierwszy, to tam Stilgar go na końcu ochrzania, że tam obok były niebezpieczne piaski i dlaczego nie poprosił o asystę, prawda? Kogoś, kto by na wszelki wypadek był, żeby tego czerwia przechwycić w razie czego, no bo przecież własna chwała jakby jest dużo mniej ważna niż dobro plemienia. A i tu go Stilgar ustawił z kolei, nie? Tak. W filmie by go nie ustawił, w filmie po prostu był... O, zajebiście to. Pan Aldani jako jedyny nie potrzebował asysty przy tak wielkim czerwiu. Tak było zapisane. Racja. No. Kurczę. No właśnie, i patrzcie, to jest jeden wątek niby. To, bo to, wiadomo, opowieść jest dużo większa. I dużo rzeczy zostało świetnie zrobionych. Ale właśnie ten wątek ogryzie. I ma ten, jak to się mówi... Impact. Wpływ tego wątku na właśnie dużo innych wątków może być. To są grząskie piaski, że tak powiem. Nie? Niebezpieczne piaski. W takich piaskach żyją czerwie. No. I jednym z takich czerwi może być właśnie wspomniana wcześniej przeze mnie teoria, która zniszczy trylogię. Nie wiem, zobaczymy. Naprawdę. Ja powiem tak. Ja się trzymam tej, może naiwnej w tym momencie, to do mnie niepodobne, bo ja zwykle patrzę zawsze, zakładam najgorszy scenariusz, ale w tym wypadku po prostu mam nadzieję, że oni chyba, że mają ten plan, że coś tam zrobią z tą Chani, że coś tam, dlatego taki kredyt zaufania daje jeszcze, nie, tej trzeciej części i bardzo wiele od tego zależy, co z tego wyjdzie, no bo to ostatnia część ma być, nie, i, bo nie ma no więcej, no. No. Ja nie mogę odnieść po prostu wrażenia, że po prostu głupie pomysły mi do głowy przychodzą, które nie do końca mi się podobają, ale wiedząc to, co widziałem i filmy, które już widziałem w swoim życiu, wiem, że jest takie coś możliwe do zrobienia. Ale... Możemy kminić, jak to zrobić, nie? Tutaj się magiczne pole do teorii otwiera po prostu i foliowych czapeczek. Może to chodziło, niektórzy mówią, może to chodziło, nie? No ale właśnie, ale... to też ciekawie właśnie Dominika powiedziałaś o tych, no właśnie te wywiady, tak? Ale to jest duży temat, bo tych wywiadów takich podobnych, że to jest, mają być kobiety ważne w tym filmie, ich też było bardzo dużo przy pierwszej części, ale też no prawda jest taka, że no Duna już sama w sobie jest, ma te kobiety właśnie. Nie, od początku są. Przecież bardzo ważne w tej książce, więc nawet jakby nic nie zmieniać w tym zakresie, to one i tak by tam błyszczały. No cały zakon Bene Gesserit to są przecież same kobiety, które rządzą ludzkością. W każdym aspekcie i fizycznym, i psychicznym przewyższają mężczyzn. Tak. No, pomijając tego jednego, jedynego, który jest skutkiem ich hodowli, prawda? Miały go kontrolować.
U Fremenów jest przecież mega równouprawnienie, bo kobiety robią to samo, co mężczyźni. W sensie mogą, nie? Są tak samo sprawne fizycznie, też mogą być tymi komandosami śmierci i tak dalej. Mhm. Także tak. No. Ja myślę, że to chyba... Tak się zastanawiam, czy część tych wywiadów i to wszystkiego nie pochodzi od tego, że ludzie myślą, że ej, skoro tę książkę napisał biały, stary dziad, to znaczy, że musi być... wiadomo, jaka ma być ta książka. Patriarchalna i tak dalej. Tak. I trzeba im tłumaczyć łopatologicznie i starać się wpasować w ten właśnie, jakoś ten uspokoić te poprawne politycznie hieny. Pytanie, to jest właśnie, w tym momencie stoimy na grząskich piaskach. Właśnie, mm-hmm. Ta czani, wszystko przez nie, wszystko przez czani. Wszystko przez czani. Przez Zendaya, żeby... No. No właśnie. Słuchajcie, a rzecz, która... Może tak, żeby tą kanapkę zamknąć. Która... Czy było coś z tego, co było w filmie, co na przykład bardziej wam się podobało niż to, co w książkach było? Jakiś wątek, postać, scena, coś ten... Czy coś było takiego, co powie się, to fajne. Tu już mieliśmy tego Garneya. I to fajnie, tak, że dali mu ten ending. To było krótkie, ale było. To było spoko. Ale satysfakcjonujące. Mhm, tak. Takie... Sam raz. No w pierwszej części mi się Stilgar strasznie podobał i nawet taki mocniej wyszedł niż to sobie wyobrażałam w książce. To było bardzo na plus, ale tak w drugiej części, żeby coś było fajniejsze jeszcze niż było właśnie, w książce. No. To jest trudna sprawa, bo książka była naprawdę fajna. Książka tak, naprawdę dobra. No. Ja sobie powtarzałem właśnie... Byłam w takim szoku, jak ktoś mi napisał, że aktor, który gra Stilgara, to jest ten sam aktor, który grał króla Trytonów w Małej Syrence. Tak. Ten sam aktor, który grał w To nie jest kraj dla starych ludzi. I Garnier Halek to jest ten sam aktor, który też grał w tym filmie. I Thanosa grał. I w ogóle jak weźmiecie sobie filmografię Davida Villeneuve i na przykład odświeżyłem sobie ostatnio moje ulubione filmy jego jeszcze przed Dune'ą, Sicario i Sicario 2. To znajdziecie nie dość, że obsadę. On po prostu sobie, tak jak reżysera poznać po tym, że on sobie bierze, ma tak swoich zaufanych aktorów. Jak Christopher Nolan też ma zwykle swoich. Tak. A to rzeczywiście, ja muszę się zapoznać z filmografią. Villeneuve. Polecam, jak obejrzysz Sicario, bo tam się rzecz dzieje w Meksyku, mamy pustynne klimaty, to jest film wcześniej w ogóle, ale poczujecie ten vibe trochę Dune'y w tym Meksyku. Tam by było, bardzo dużo podobnych. Dune'y bez podróży kosmicznych. Oj, jest tam krwawo. Tam się nie pieprzą. Do obejrzenia. Tak jeszcze odnośnie właśnie... Czy jak macie jakieś oczekiwania odnośnie części trzeciej? Co byście jakby najbardziej wam zależy na tym, żeby trzeciej części... Ja jestem w bardzo szczęśliwej pozycji, ponieważ ja jeszcze nie przeczytałam Mesjasza Dune'y. Więc... Nic, co się tam wydarzy, mnie nie urazi. Ale chyba się zaspoilerowaliśmy dzisiaj. Nie szkodzi mi, nie przeszkadzają spoilery, nawet lubię. Przygotujecie mnie wewnętrznie na to, co się może dziać w filmie, ale więc jeśli nie będzie jakiejś nielogiczności, tak jak tutaj pewne rzeczy były dla mnie po prostu nielogiczne, to jest szansa, że będę się bawić lepiej niż bawiłam się na drugiej części Dune, bo na pierwszej się bawiłam świetnie. Na drugiej miałam takie... No to jest bardzo fajny film, ale dla mnie... jednak przez tą postać czani za mało Dune'y w Dune'ie. No a może na trzeciej znowu będę się bawić świetnie, chyba że wpadnie mi do głowy fatalny pomysł, żeby przeczytać najpierw książkę, żeby móc potem zrobić odcinek, to wtedy pewnie nie. Wtedy w ogóle będę cierpieć, będę na świeżo. No ja tak myślę po prostu, że żeby w trzeciej się nie sprawdziły jakieś te moje właśnie foliowe teorie i żeby jeżeli... Za wątki, które rozpoczęli końcówką, które są nielogiczne, logicznie zamkną w początku trójki i będą w stanie wszystko upchać tak, żeby to się spinało, żeby te tory, o których mówiliście, nagle zaczęły zjechać do jednej stacji, a nie po prostu w różnych kierunkach, to będę usatysfakcjonowany, jeżeli wizualnie utrzymają poziom. Ten film ma trochę problem taki, że to ma być trylogia, ale to nie jest trylogia, jak były Gwiezdne Wojny, te dobre Gwiezdne Wojny, albo jak był Władca Pierścieni, że miało się rosło z każdym kolejnym z kolejną częścią rosła stawka i rosło napięcie. Tak, tu już mieliśmy ten wielki showdown, mieliśmy w tej części,
za krótki moim zdaniem, ale był. Ta wielka bitwa czerwie właśnie, no, no to, to, to co miało być takie dla oka i dla i żeby coś porwać się z krzesła, to było właśnie tu. Też jest kilka mocnych takich bardzo wybierających wrażenie scen w Mesjaszu oczywiście, ale to, nie, to już nie jest wielka bitwa z wielkimi czerwiami. To już nie jest ten level. Więc ten film ma taki trochę problem teraz właśnie, że musi to zamknąć w trylogii, ale musi w trzeciej części dać coś widzowi, żeby go to porwało ponownie. Dokładnie. Ja mam tą rozkminę. I mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej zgodne z fabułą, bo znaczy to... No jak nie będzie, to nie będzie Dune'a już wtedy, tylko będzie jakaś wariacja na temat. Na razie mówię, nawet w mojej recenzji byłem dosyć łagodny, jeżeli o to chodzi, bo wierzę, że mają plan. Bo widziałem, że część właśnie rzeczy, co były w pierwszej części, przerzucono drugą, część, co było w drugiej, przerzucono, w sensie jakby robiąc jedną książkę, część, co była tu, rzucono tu, część, co była tu, rzucono tu, część, co była w Mesjaszu, może rzuciło tutaj i może odwrotnie, może jakoś tak. Ktoś żongluje. Tak, tak. Książki. Cóż, jak to mówią, tak. Los trzeciej części, wszystko jest w rękach Szajchu Luda. To jest. Jej złoty szlak pokaże, gdzie pójdziemy. Czego mogłem być pewien i niestety trochę mnie to boli, że to nigdy nie zobaczymy raczej adaptacji Boga Imperatora Duny. A bardzo bym chciał. To jest czwarty tom. Oj, to by było ciekawe. Bardzo bym chciał kiedyś, może, kto wie, może będą ciągnąć to. A może wiesz, zrobią po prostu, masz trylogię, a potem kolejno coś spróbują utworzyć, nie? Info? Nie wiem, czy wiecie. Dopóki będą pieniążki w tym, to filmy będą powstawać. No kto je będzie robił, to inna sprawa, ale... Nie zabija się kury znoszącej złote jaja. No właśnie. Nie wiem, czy wiecie, ma być serial. Już teraz zapowiedzieli. Znaczy, on już był zapowiedziany wcześniej, ale teraz zapowiedziany został ponownie, tym razem pod innym tytułem. Dune Prophecy chyba będzie się nazywać. Wcześniej miało być Dune Sisterhood, czyli ten zakon sióstr, bo on ma właśnie być od Bene Gesserit, ten serial. Czy to będzie jedna z książek tam pisanych, tych pobocznych? Czy to będzie coś innego? Nie wiem, ale ma być serial, więc kto wie, może to w seriale właśnie zobaczymy. A może tak właśnie. No. Tyle by się nie skończyło jak z serialem tym wiedźmińskim, Boże, jak on się nazywał, Rodowodem Krwi. Nie, to wypieramy to z pamięci. Znaczy powiem tak, słuchajcie, tu też wszyscy, ja wiem, że no wiadomo, to nie jest adaptacja idealna, do ideału jest daleko tak naprawdę. I ten wątek czajń gryzie, bo on to jest grząski grunt. Ale tak ogółem to jako adaptacja, to myślę, że jest akceptowalne jak najbardziej, tak? Na tej chwili możemy to nazywać adaptacją Dune'y. Jeszcze. I jest takim fajnym tego, dowodem Chani, na Chani to... jest Latyk, ale no... Tak, ale jest takim fajnym dowodem na to, że nadal można wierzyć w to, że są osoby, które się zbiorą i zrobią coś, co jest bliskie źródła, pokażą to w fajny sposób, z szacunkiem do właśnie oryginału. I też po samych, tam jakieś kontrowersje były właśnie odnośnie wynagrodzenia aktorów, że bardzo mało brali potem za rolę, że oni też sami po prostu chcieli w tym uczestniczyć, bo wiedzieli, że coś tego, to taki vibe mi dawało po prostu, znowu, Władcy Pierścieni, gdzie aktorzy po prostu chcieli się bawić dobrze przy tym filmie, nie? Tak. No po Zendaya nie widać, ale... ale to no. Zobaczymy. Tak jak mówisz, no, dokąd nas to zaprowadzi, zobaczymy, nie? Na tę chwilę, no ja jestem nastawiony optymistycznie, jakby patrząc tak na ten efekt tej Dune'y teraz, jakby ja jestem nastawiony raczej pesymistycznie, no ale zobaczymy. To by się nie ziściło. No, mocny statement. Nadzieję, że nie, no ale to zakończenie z Chani jakoś wzbudziło we mnie na tyle duże obawy, że nie wiem, czy to wróci jakoś na jakieś fajne tory, ale nie mówię, że nie. Mówię tylko, że jestem sceptyczna. Ja wierzę, że mają plan. Znaczy, możliwe, że widzę na prostu naiwniaka, nie? Lepiej chyba dobrze właśnie... Dobrze mieć nadzieję. Nadzieja trwa i jesteś piękna. Tak, ale lepsze jest twoje podejście właśnie, że tak pesymistycznie, sceptycznie i się miło zaskoczyć. Nadzieja matką głupich, ale kocha swoje dzieci. A tego nie słyszałem. To, co na pewno mnie cieszy w tym, to czy to jest adaptacja dobra czy niedobra, to, że tak jak powiedziałem na początku, świetny film, ale średnia adaptacja, ale świetny film.
I to przyciąga ludzi do kin i rzeczywiście sprawia, że teraz o Dune się mówi. I że Duna będzie wspominana jednak, ta kino adaptacja, lepiej niż to, co zrobiono z Wiedźminem czy z Rings of Power. Oj, ała, głowa boli. No. Słuchajcie, także co? No myślę, że słuchajcie, chyba tym optymistycznym akcentem. Coś jeszcze może, coś jeszcze chcemy jakoś tutaj wziąć? Kurczę, tak patrzę. Mieliśmy taki cały spis rzeczy, drodzy widzowie, który mieliśmy podjąć i w sumie wszystko żeśmy powiedzieli. Wywiązaliśmy się. No. Trochę nie tak, jak to myślałem, że będzie, tak na zasadzie... No bo to bardzo ciężko tak o tym bardzo, osobno oczywiście, rozmawiać, bo to, oczywiście, rzeczy bo to jest są powiązane ze sobą. Mm-hmm, mm-hmm. Było jakieś flow po prostu z tematu do tematu, komuś coś się przypominało, ktoś miał jakąś myśl i tak fajnie to płynęło moim zdaniem. Tak, no nie było, że ten punkt robimy to... Tak. I tylko ten, nie? Już nie możesz się wypowiedzieć na temat wizualnych aspektów filmu, bo już ten fragment skończyliśmy. To będzie jedynie Czani. Ja ją specjalnie przyciągałem na koniec, bo wiadomo, widzieliście, co się stało. Wisienkę na torcie. Zobaczymy. No dzisiaj mi, no mówię. Zobaczymy, co z tym będzie. Grząski grunt. Szanowni Państwo, myślę, że... Która jest godzina? 23 w za chwilę będzie. Myślę, że zamykamy się w dosyć... Zdążyliśmy jeszcze z dyskusją, skończyć ją tego samego dnia, więc jest okej. Zdążyliśmy, dokładnie. Moi drodzy, dyskusja będzie dostępna, będzie można ją obejrzeć oczywiście sobie, także ktoś się spóźnił, to sobie może się później nadrobić. Co mogę powiedzieć? No, ogromnie dziękuję za to, że tutaj chcieliście wystąpić. Dziękuję Dominika, dziękuję Gotri. Cała przyjemność po naszej stronie. Dokładnie. Do widzów. Info, szanowni państwo, YouTube jest teraz taki mądry, że wystarczy, że klikniecie tutaj w tytule właśnie, czy to w nick Czerw Fantastyczny, czy to w nick Gotri Plus i traficie od razu na ich kanały. Także ja polecam w tym momencie wszystkim widzom tam zajrzeć i zaobserwować, zasubskrybować. Również polecam. Zachęcamy więcej o Dune i innych fajnych rzeczach. Dokładnie. No właśnie. Jak macie niedosyt, to macie dzisiaj cały czerwony nadrobienie. Na koniec to jeszcze przypominajka o nowej książce Dominiki. Debiut. Gdzie ją... Właśnie, Dominika, miałeś podać link. Gdzie ją znaleźć? Wysłałem ci na Discordzie. Chciałeś, to masz na Discordzie. Dokładnie. Potwierdzam. Kopiuj link. Klej link. Jeden tutaj, drugi tutaj. Szlachetnie urodzonej damie, która w związku z różnymi dziwnymi okolicznościami trafia do dzielnicy Nędzy i nie może się z niej wydostać, ponieważ jest kwarantanna, temat nam dość bliski ostatnimi laty. Równocześnie okazuje się, że tajemniczy morderca podąża jej śladem i czy uda jej się przeżyć i wrócić do domu, to jest wielka niewiadoma, na którą odpowiedź poznacie dopiero jak przeczytacie książkę. Albo zapytacie kogoś, kto przeczytał, może wam też powie. Albo zrobią... zrobić audiobooka? Będzie, oczywiście, że będzie audio. Albo jak zrobią film. Albo tak. Jak zrobią film. Czekam, aż Netflix się do mnie zgłosi z propozycją zmiany rasy i płci połowy moich bohaterów. Fajna ale książka kobietą, do wywalenia. Więc płci zmienić nie można, więc tylko rasę można zmienić. Pod warunkiem, że nie zatrudnią Zendai, film będzie dobry. O nie mów. Tego scenariusza jeszcze nie rozważałam. Moi drodzy, dziękuję przy okazji za wsparcie w formie donatów. Krząszczowi, B2Fight i cienistemu widzowi Macie. Pozdrowienia, moi drodzy. Także, no. Dziękujemy pięknie w takim razie. Raz jeszcze za obecność. Dzięki. Dzięki. Miłego wieczoru wszystkim życzymy. Niech się ich lud was prowadzi. Ty co, jaki? Matty! To co, już uwaga. Się będzie śniło. Tak jest. Uwaga, żegnamy się za 3, za 2, za 1. Zatrzymujemy stream. Jeszcze raz miłego, do rychłego zobaczenia. Uwaga! I dziękuję Astronie jeszcze na koniec. No.